Dobry wieczór, wybiła godzina 22, to są już nie mundialowe, ale nadal nocne gadki. A dzisiaj naszym gościem jest Jacek Kurowski, dziennikarz TVP Sport, prowadzący reporter. Człowiek dla mnie od lat nierozerwalnie kojarzony z reprezentacją Polski. Człowiek, którego twarz i głos kojarzą mi się z reprezentacją Polski, z meczami, nie tylko meczami reprezentacji Polski, ale meczami Ligi Mistrzów, najważniejszymi piłkarskimi transmisjami w tym kraju. No i autor licznych wywiadów z piłkarzami, selekcjonerami, licznych wywiadów z Czesławem Michniewiczem również. Dobry wieczór, Jacek. Dobry wieczór. I do niedawna mój sąsiad, a teraz dumny prażanin. To prawda, wszystko prawda. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, że zasiadłeś w naszym studio. Trochę zmieniła się kolorystyka. Już ten dopisek mundialowy zniknął, bo Mistrzostwa Świata za nami, ale myślę, że warto jeszcze o nie zahaczyć, bo ten kurz jeszcze na dobre nie opadł, chociaż pewnie już Katarczycy wyciągnęli wkrętarki, śrubokręty, już rozkręcają powoli te stadiony. No pewnie tak. Zmniejszają ich objętość, bo oni nie zasypiają gruszek w popiele. Który to był twój mundial? Albo która to była twoja wielka impreza piłkarska? Słuchaj, imprez to nie zliczę, szczerze mówiąc, która to była. Mundial w telewizji obsługiwany od 98 roku jestem na stanowisku. Dwa pierwsze mundiale, czyli 98 i 2002 w innej stacji, w innych stacjach. To była telewizja TV4 i Polsat w 2002 roku. A potem 2006 to był pierwszy wyjazd na Mistrzostwa Świata do Niemiec z kadrą Pawła Janasa. Tam rzeczywiście stawiałem pierwsze kroki jako reporter taki reprezentacyjny przy dużej imprezie, przy kadrze z piłkarzami. Przeżyłem konferencję, na której był kucharz, przeżyłem wszystkie stresy, nerwy, słowa Pawła Janasa, którego serdecznie pozdrawiam. Mamy ze sobą dobry kontakt, może nie regularny, może nie częsty, ale dobry, a różnie bywało między nami również. Dziś jesteśmy na ty, jest bardzo miło i sympatycznie. A no to do 2022, no to liczymy. 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 i 2022. Siódmy mundial. Dzień do Darka Szpakowskiego. W międzyczasie jeszcze Mistrzostwa Europy. Tak, igrzyska i takie tam inne rzeczy. Wow. I co, z każdym selekcjonerów masz dobry kontakt do dzisiaj? Nie, z każdym nie. Znaczy, dobrze, może oprócz obecnego. Nie, nawet oprócz obecnego, przy czym, żeby było jasne, ja nie mam... Jezu, za wcześnie już wywołałem ten podczas, temat. Nie, podczas rozmów nie mam zamiaru do siebie zniechęcać. W zasadzie każdego trenera, z którym rozmawiałem, nie tylko trenera reprezentacji Polski, ale także każdego innego trenera, każdego człowieka, traktuję naprawdę identycznie, tak samo. To znaczy chcę się czegoś dowiedzieć. Czasami bywam upierdliwy, męczący, za bardzo wnikający w temat. Czasami powtarzam pewne rzeczy. Nawet mój syn ostatnio zwrócił mi uwagę, kiedy rozmawiałem z Wojtkiem Szczęstym i go pytałem raz, drugi, trzeci, on do mnie zadzwonił, mój syn, i pyta: tato, dlaczego ty ciągle tego Wojtka o to samo pytałeś? Ja mówię: słuchaj, dlatego, że w końcu powiedział coś innego niż mówił do tej pory. Może czasami o to chodzi. Więc nie, jest jeszcze jeden trener, z którym myślę, że ciężko byłoby nam się dzisiaj spotkać, usiąść i tak swobodnie porozmawiać. I myślę, że wiesz, o kogo chodzi. Nie wiesz? Byłych selekcjonerów? Mm-hmm. I też serdecznie pozdrawiam. Naprawdę. Bo ja złych uczuć nie mam i złych emocji wobec Franciszka Smudy. O Jezus, zapomniałem. No tak, tak. A dlaczego? Dlaczego? Mhm.
Wiesz co, no dlatego, że pan trener też nie mógł mi darować rozmowy ze sobą po mistrzostwach Europy, tak. Ktoś ostatnio takie zdjęcia wywołał w mediach społecznościowych, że znowu po mistrzostwach selekcjoner przychodzi, jak to powiedział Czesław Michniewicz, do Jaskini Lwa i składa poturniejowy raport tylko u Jacka Kurowskiego. Tylko to było tak, że w przypadku... Łechta to trochę jego chyba. W przypadku... To nie są łatwe sytuacje dla dziennikarza na pewno. Natomiast pan Franciszek Smuda, przy czym też byliśmy na ty przez moment. Pan Franciszek Smuda, pamiętam, że długo musiałem go namawiać, że po 2012 roku po Mistrzostwach Europy przyszedł do telewizji. Wydawało mi się, że po takiej imprezie w naszym kraju, pierwszej, historycznej, po jednak zawodzie dużym związanym z grą reprezentacji, że jest takie oczekiwanie społeczne, żeby o tym porozmawiać i dlaczego tak ten turniej się potoczył dla nas. I pan trener przyjął zaproszenie, no ale pewnie też i pytania się nie podobały, i sposób rozmowy się nie podobał, i że pewne słowa być może z moich ust nie padły. Ja nie uważam, że ja jestem idealny w tych rozmowach. Oczywiście, że ja też mam, pewnie po jakimś czasie dochodzę do wniosku, że mogłem ten czy inny wywiad przeprowadzić inaczej i mógł mieć on zupełnie inną dramaturgię, albo też inną kolejność pytań mogłem przygotować. Tak czasami jest. Natomiast w przypadku akurat tego wywiadu po 2012 roku nie mam do siebie większych zarzutów. Po prostu rozmawialiśmy, wydawało mi się, że te pytania, które zadałem, trzeba było zadać i czekałem na to, aż pan trener się do tego ustosunkuje. 533 533 566. To jest nasz numer telefonu, bo Nocne Gadki to jest oczywiście program, w którym odbieramy wasze telefony, w którym macie okazję zadzwonić do naszego studia i zadać pytanie naszemu gościowi. No i nie inaczej jest dzisiaj, dlatego serdecznie zachęcamy do wykonywania tych telefonów. My zaraz będziemy je odbierać. Oglądasz swoje wywiady, te dłuższe, ale czy te pomeczowe, przedmeczowe też? Później z tak zwanej odwiki analizujesz i często jesteś niezadowolony? Wiesz co, ja dużo wywiadów robię, jeszcze przy okazji swojego programu Oko w Oko. Te akurat wywiady, no muszę je oglądać, bo je montuję, więc oglądam je często, ale faktem jest, że za dużo do nich nie wracam już później, kiedy są zmontowane. Natomiast do wywiadów na żywo, no do tego jednego ostatniego z Czesławem Michniewiczem wróciłem, bo on wzbudził duże emocje, dużo komentarzy, nie wszystkie były przychylne. Dużo też było takich, które doceniały właśnie kolejność pytań, tematykę tych pytań również, więc go sobie obejrzałem. Nie w całości, ale dużą część tego wywiadu obejrzałem, żeby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście te zarzuty, które się pojawiły wobec mnie, czy one mają pokrycie w faktach, bo co innego mówią osoby bliskie, co innego mówią koledzy z redakcji, albo nie tylko z redakcji, koledzy dziennikarze, a co innego mówią kibice. Tak było w tym przypadku i chciałem wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Rzeczywiście, tak chyba było, że kibice mieli troszeczkę inny odbiór tego wywiadu, a wszyscy dziennikarze, z którymi rozmawiałem, mieli totalnie pozytywny, bardzo pozytywny odbiór tego, jaką pracę ty w tym wywiadzie wykonałeś. Denerwowałeś się, jak oglądałeś ten wywiad? Ponownie stresowałeś się gdzieś, albo byłeś z siebie zadowolony, że wyszedłem na chłodno z tego? Nie, Radek, nie, nigdy nie jest tak, że jestem zadowolony, naprawdę. To jest pewnego rodzaju skaza, może taka dziennikarska, że ja nigdy nie jestem do końca zadowolony. Zawsze po wywiadzie czy po jakiejś pracy, którą wykonuję, zawsze uważam, że mogłem to zrobić lepiej. Są osoby w takim moim najbliższym otoczeniu, które leczą mnie z tego, mówiąc, żebym sobie tego nie robił, żebym się tak nie zastanawiał, nie pochylał, nie analizował, ale to jest silniejsze ode mnie i zawsze siedzę i zastanawiam się później, co mógłbym zrobić lepiej. W przypadku tego wywiadu tak denerwowałem się, kiedy go oglądałem, bo zastanawiałem się rzeczywiście, czy trener wyjdzie. Nie, wiesz, kurczę, nie. Naturalnie, że była taka groźba, że trener mógł opuścić studio. Również brałem to w pewnym momencie pod uwagę, że tak się może nasza rozmowa potoczyć, że mógłby wyjść ze studia. Natomiast no wiadomo, że tematyka była trudna, nasza rozmowa miała swoją temperaturę, nasze relacje mają swoją przeszłość,
od tego nie dało się uciec do końca. Myślę bardziej trenerowi. Ja, jeśli chodzi o swój warsztat i o swoje podejście, chciałem stworzyć absolutnie przestrzeń taką dla trenera. No właśnie, bo główny zarzut był taki, że za dużo przerywałeś. Ja nie mam takiego wrażenia. Powtórzę, każdy może mieć swoje wrażenie. Ja po obejrzeniu znacznej części tego wywiadu, bo naprawdę nie obejrzałem całego, nie miałem wrażenia, że to ja przerywałem. Nie miałem takiego wrażenia. Jedyne, co próbowałem sprowadzić rozmowę na, żeby ona dotyczyła tego, co pytałem. O to mi chodziło, żeby rozmówca nie uciekał gdzieś w bok. Dzisiaj daleko, to samo kilkakrotnie rano Robert Mazurek w radiu RMF FM na to kilka razy zwraca uwagę selekcjonerowi, że świetnie pan ucieka jak polityk od pytania. I jeśli rzeczywiście ktoś to później po jakimś czasie dostrzega, że ja, ale proszę wrócić, ale zaraz, trzymajmy się tematu, ale chciałbym jeszcze raz zadać to pytanie i jeśli rzeczywiście wtedy przerywam, czy przerywałem, to tak, to taki zarzut może powstać, tak? Tylko chodziło o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zostało zadane. Bo gdybyśmy się czasami, i tu nie chodzi tylko o selekcjonera Czesława Michniewicza, ale generalnie gdybyśmy tak w takich trudnych rozmowach pozwolili na to, żeby ktoś mówił to, co chce powiedzieć, a nie odpowiadał na pytanie, które jest zadane, no to ta rozmowa nie miałaby tak naprawdę żadnego sensu. To też musi być rozmowa. No jestem tutaj i to też muszę podkreślić, i taki mam stosunek do swojego zawodu, że ja naprawdę nie wykonuję swojej pracy tylko dla siebie. Ja generalnie zadaję pytania w imieniu ludzi, z którymi też ja rozmawiam, i też kibiców, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć. No takie mam. Takie mam posłannictwo, ładne, takie może takie tak. Ale nawet sam selekcjoner mówił w czasie tej rozmowy, że ja tutaj mówię do kilku milionów Polaków, mówię do milionów rodaków, no tak, największa stacja telewizyjna w Polsce, ogólnodostępna, nadawca meczów reprezentacji Polski, więc sprawa jak najbardziej naturalna, ale my też mamy swoją widownię i dostaję informacje od wydawcy, że naprawdę dzisiaj mamy bardzo dużą oglądalność, jak na nocne gadki, co nas bardzo, bardzo cieszy i mamy telefon, oczywiście tak, słyszę Samuel, łapki, poprosimy o polubienie tego wideo, polubienie wizyty naszego gościa i odbieramy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, cześć, Adrian z Augustowa. Cześć. No to pociągniemy temat oczywiście tego wywiadu. Panie Żeński, ja więc są takie konkretne pytanie. Mam nadzieję, że nie będzie tym politykiem i odpowiedzi nie ucieknie. No bo do tej pory miałem ciebie, Jacek, za takiego grzecznego, fajnego dziennikarza i tak dalej, ale od kiedy przyszedł Czesław i Knieże, to pokazujesz pazur. No i pytanie jest krótkie i konkretne. Czy jakbyś miał władzę i był prezesem PZPN, czy byś w ogóle Czesława Michniewicza kiedykolwiek zatrudnił na stanowisku trenera? I mam nadzieję, że odpowiesz na to pytanie. Pan, jeśli chodzi o okoliczności powołania selekcjonera, to pamiętamy, jakie one były, prawda? Kto uciekł z kraju, kto zostawił reprezentację Polski nagle, jaki był wybór także wśród selekcjonerów. Jeśli chodzi o cel, który miał być osiągnięty, a tym celem miały być Mistrzostwa Świata i czas, jaki był dany selekcjonerowi na to, to wydaje mi się, że to był jeden z najpoważniejszych kandydatów na stanowisko selekcjonera. Natomiast naturalnie przeszłość trenera jest wciąż niewyjaśniona, tak do końca mam wrażenie. Mimo wszystko osoba, ja też o to pytałem w pierwszym wywiadzie, kiedy pan Czesław był u nas w telewizji i pytałem, czy właśnie to nie przeszkadza w piastowaniu tak ważnego stanowiska jak selekcjoner. Jednak te emocje, te podejrzenia, czy też sugestie, które później nabrały jeszcze innych zupełnie kolorów i zupełnie innych wartości po artykułach Szymona Jadczaka, które naprawdę, no, które były trudne do zaakceptowania tak po prostu. Więc myślę, że miałbym duży dylemat, bo nie. Ale tak czy nie, krótko. Tak czy nie, krótko. Czy w momencie, kiedy odchodzi Paulo Souza, dobrze, czy odchodzi Paulo... Miałbym duży dylemat, no to jest jednoznaczne. Paulo Souza odchodzi i szukamy selekcjonera, mamy dwie osoby do wzięcia. Jedną z nich jest Adam Nawałka, który wyraził chęć, drugą osobą jest Czesław Michniewicz. Zdecydowałbym się na Adama Nawałkę.
No i dobra, to drugie pytanie. Jedno pozytywną rzecz i negatywną trochę powiem o TVP. Kapitalna jest ta aplikacja, bo są można wszędzie oglądać i to jest super, że nie trzeba w domu siedzieć, może wszędzie być i to jest super sprawa. Ale negatywne moim zdaniem jest to, nie wiem jak wy tam się czujecie w tym studiu, jak nieraz ktoś ogląda w telewizji, wam się ramówka rozlatuje, to zazwyczaj było bardzo często i macie trzech gości w tym głównym paśmie. I tak naprawdę to ci goście są jak poprotki, tylko powiedzą dzień dobry, do widzenia i dziękuję. I jakby się tego odniesiecie, czy to nie jest po prostu trochę takie słabe, nie lepiej czasami mniej tych gości zatrudnić, że mieli coś do powiedzenia, bo nieraz w przerwie meczu, no bo nawet czasami jest żenująca, bo te ekrany przedługi. Ja wiem, że telewizja musi na siebie zarabiać, no ale to tak trochę, no trochę moim zdaniem to się mija z celem, tak? Żeby byli goście na zasadzie dziękuję, dzień dobry i do widzenia. To już chodzi o długość studia, tak? Ja wiem, ale tego już nie ma. Tak. Ale tego już nie ma w takim wymiarze, o którym mówisz. Nie ma czegoś takiego. Po pierwsze dlatego, że działamy bardzo prężnie w internecie. Mamy studio również w internecie. W zasadzie całe 15 minut jest wypełnione w internecie, a więc dzięki aplikacji można oglądać nasze studio całe. Fakt, że na otwartej antenie w momencie, kiedy mówimy o jedynce na przykład, tak, że czasami jest no, tyle sprzedanych reklam, że to studio zamyka się w 2 minutach, 2:30, to jest wszystko, co można mieć. No, z jednej strony, tak jak powiedziałeś, mnie to cieszy, bo telewizja zarabia. Na pewno jako prowadzący wolałbyś mieć ten komfort, żeby te studio mieć długie, natomiast ty je masz de facto, ty jakby swoją pracę wykonujesz tak samo, bo to studio ma 15 minut i ci z tego ponad miliona osób, które przy tym mundialu korzystały z aplikacji czy ze strony internetowej, doskonale o tym wiedzą. Absolutnie tak. Tak. Jeżeli... To jeszcze jedno ostatnie pytanie, rozłączając się, bo często jesteś w stacjach komercyjnych, czy masz takie ciągotki, że kiedy przyjdzie taki czas i odejdziesz z telewizji publicznej, pójdziesz gdzieś do jakiejś telewizji prywatnej, czy chodzi ci to po głowie, czy już całe życie w telewizji publicznej będziesz pracował? Panowie, wszystkiego dobrego, wesołych świąt i no i do przodu, zdrówka. Dziękujemy bardzo, bardzo wzajemnie. Do przodu i zdrówka. Tak jest. Konkretny widz, to mi się podoba. Tak, tutaj konkretne pytania. Jeszcze przycisną mnie. Jeszcze tu nie ma tutaj uciekania od odpowiedzi. Faktem jest, że dzisiaj dużo jest miejsc dla dziennikarza sportowego. Ja zawsze chciałem pracować przy dużych imprezach, dużych i różnych, nie tylko piłkarskich. I na razie mam to, o czym marzyłem, to, czego chciałem, także nigdzie się nie ruszam. A jaka jest druga dyscyplina najbliższa twojemu sercu po piłce nożnej? A jak sądzisz? No. Koszykówka. No blisko, tak. Lubię. Dlaczego? Poza wzrostem. Bo kiedyś grałem w koszykówkę, teraz moi synowie grają w koszykówkę, więc ta koszykówka jest mi bliska dość mocno, ale wiesz co, tak szczerze mówiąc, to naprawdę chyba z dziennikarzami sportowymi jest tak jak z filmowcami, czyli jak oglądają sport, to nie są w stanie po prostu cieszyć oka sportem, tylko ciągle analizują, zastanawiają się, kto ile razy wygrał te czy inne zawody, kto, jakie ma statystyki, jak sobie radził w poprzednich sezonach, prawda? Z filmowcami jest tak, że jak oglądają filmy, to patrzą, czy jest dobry kadr, czy jest ładne światło, jak wygląda montaż, gdzie wchodzi muzyka, gdzie znika muzyka i mi to strasznie przeszkadza. Ja staram się naprawdę, ostatnio staram się chodzić też na zawody sportowe po to, byłem na żużlu na przykład, którego nie kupuję. Proszę mi wybaczyć naprawdę, ale nie. Odpadłeś. Wiem. Skoki? Z tym jest różnie też. Wiesz, one się nakładają z ligą angielską na przykład w niedzielę i w sobotę, więc raczej nie. Ale żużel na żywo? Kurza, stopa, naprawdę. Wyglądało to fajnie, bardzo głośno. Byłem na Grand Prix w Polsce na Stadionie Narodowym i byłem zachwycony. Fajnie. Mówisz o tym oglądaniu wydarzenia sportowego pod kątem swojej pracy. Ja też, kiedy pracujesz jako reporter, to zapewne już od pierwszego gwizdka zastanawiasz się, komu i jakie pytanie możesz zadać względem tego, co się dzieje. Nie. Jedziesz spontanicznie? Nie jadę spontanicznie, ale nie myślę od pierwszej minuty. To byłoby straszne, gdybym się zastanawiał już w pierwszej minucie meczu, kogo wezmę do wywiadu i go o co zapytam. Możesz trochę zdradzić kulis, jak wygląda praca reportera i przeprowadzanie wywiadów w tej strefie flash, w strefie nadawcy telewizyjnego przy takim dużym wydarzeniu jak Mistrzostwa Świata albo mecz reprezentacji Polski w eliminacjach, no bo przychodzi minuta w czasie meczu, kiedy wskazujesz oficerowi prasowemu numery i nazwiska zawodników, których
prosisz do wywiadu, z którymi chciałbyś przeprowadzić wywiad? Zazwyczaj są to strzelcy gola, bohaterowie spotkania. No, jak ktoś w drugiej minucie ładuje samobuja, to jest albo ma po 5 minutach hat-tricka, to jest chyba naturalnym już wtedy kandydatem do tego wywiadu i wtedy już można zastanawiać się, jak o tego hat-tricka zapytać, żeby to nie była kalka, żeby to nie było wtórne, żeby nie pytać o hat-tricka tak, jak każdy zawsze o hat-tricka pyta. Albo może masz jakieś takie szablon dla leniwych, jak a, dzisiaj mój gorszy dzień, to zapytam go, twoje podsumowanie meczu. Nie, jak ten mecz wyglądał twoimi oczami? No tak, z twojej perspektywy. Tak, z twojej perspektywy. Co można było zrobić lepiej? Otóż to. Tak, są pytania obiegowe, nad którymi nie trzeba się zastanawiać. A jeśli chodzi o kulisy, bo... A chyba sztuką jest, żeby ich unikać, tak? Proszę? Sztuką jest ich unikać. Tak, no ale... No też od tego jesteśmy, tak, żeby nie powtarzać tych samych pytań, bo jeśli pracujesz w zawodzie, no w moim przypadku w tej stacji w lutym stuknie mi 20 lat, to jest naprawdę dużo w jednym miejscu pracować i przy tylu imprezach się udzielać, realizować się też dziennikarsko. Ale jeśli zapytałeś, zobacz, jak złożone było twoje pytanie. To jest zawsze tak mam, to jest moja przypadłość, przepraszam. Ja już nie pamiętam samo, co ja pytałem. Ja ci powiem, zadałeś pytanie, jak wyglądają kulisy tak, meczów, tak, jak się wywołuje, jak się prosi. Chciałem uzasadnić swoją tezę o tym myśleniu, już jakie pytanie zadałem. Zaraz ci powiem. Więc jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa, eliminację Mistrzostw Świata, czy eliminacja Mistrzostw Europy, czy Ligę Narodów, to wygląda w zasadzie, czy Ligę Mistrzów, wygląda to trochę podobnie. Z jednym wyjątkiem Ligi Mistrzów na Camp Nou, zaraz do tego dojdę. Natomiast poznajesz pierwszym gwizdkiem poznajesz oficera, znasz jego numer telefonu, najczęściej jest grupa na WhatsAppie, dziennikarze z różnych stacji, którzy robią to samo co ty, czyli muszą po prostu wysłać SMS-a, czy jakąś wiadomość, jakiego piłkarza chcą i dla kogo. No i to są tak zwane pobożne życzenia, bo to, czy ten piłkarz się pojawi, to zależy tylko od tego, czy będzie chciał przyjść, podejść. Oficer może go co najwyżej poprosić, żeby tak się stało. To się zmieniło na plus, bo rzeczywiście piłkarze reprezentacji Polski naprawdę w dużej liczbie przychodzili podczas meczów reprezentacji na Mistrzostwach Świata i w ogóle ostatnio. Wiadomo, że inaczej przychodzą, w innej liczbie przychodzą po zwycięstwie, w innej po porażce, ale generalnie nie było z tym dużego problemu. To jest jakby jedna rzecz. A jeśli chodzi o Camp Nou, to tam jest, to jest hit, naprawdę. My jako sublicencjonobiorca, dobrze mówię? Chyba tak. No generalnie firma, która ma sublicencję, bo licencję na Ligę Mistrzów ma Polsat, mamy sublicencję, mamy jeden mecz z kolejki środowy i nam wolno na meczu Ligi Mistrzów przeprowadzić nie w tej strefie Super Flash, czyli wywiad na boisku jeszcze, na ściance, tak? My możemy rozmawiać w strefie Flash rzeczywiście i możemy poprosić o jednego zawodnika z jednej drużyny i jednego zawodnika z drugiej drużyny. Koniec. I mamy jedno stanowisko, do którego ustawia się kolejka dziennikarzy 6, czasami 7. Tak na przykład było, rzucę przykład pierwszy z brzegu, Wiktoria Pilsno na Camp Nou, grała Barcelona, wiadomo, Robert Lewandowski tam się popisał i to bardzo, i wszyscy go chcieli. Wszyscy chcieli wtedy Roberta Lewandowskiego, to było oczywiste i on tam przyszedł i oficer prasowy zdecydował dla tych 6 dziennikarzy, że tylko jeden z nim porozmawia w jego ojczystym języku, więc miałem szczęście, że to akurat padło na mnie. Natomiast... Zwyczaj, to jest ten przywilej, że tak, rodak rozmawia. Tak, natomiast... Bywa i tak, że ta lista życzeń to jest po prostu zmięta i wyrzucana do kosza i przychodzi ten, którego wskaże oficer prasowy. Tak jest przy okazji Ligi Mistrzów. Na przykład, ale jeśli chodzi o reprezentację, o duże imprezy, można poprosić o 3-4 nazwiska i być może 2 osoby z tych wskazanych podejdą. Będziemy sobie dużo jeszcze dzisiaj rozmawiać o tym, jak się rozmawia, z kim się rozmawia, lepiej z kim gorzej. Będzie na pewno temat Czesława Michniewicza. 5-3-3-5-3-3-5-6-6 to jest nasz numer telefonu i mamy na linii kolejnego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin, opocznę się konia. Chłopaki, mam takie pytanie do was, bo dużo się mówi dzisiaj o sytuacji takiej, że Czesław Michniewicz nie do końca mówi prawdę lub też ta wersja jego z wersją dziennikarzy jest nie do końca spójna. I mam takie pytanie, co jeśli
wersja dziennikarzy okaże się prawdziwa, a wersja Czesława Michniewicza nie, i co, jaki to rzuci cień na jego przeszłość, jeśli chodzi o słynne już 711 połączeń z Jerem? Czy to może mieć jakiś wpływ, jeśli chodzi o właśnie takie forum dziennikarskie, i jakie to może rzucić światło na tę całą sytuację? Chodzi mi o to, czy po prostu prawdomówność Czesława Michniewicza nie okaże się jakby, czy nie będzie to miało wpływu na to, co właśnie działo się w przeszłości. Trochę teraz poszedłeś tak Czesławem Michniewiczem, znaczy powiedziałeś wersja dziennikarzy. Dziennikarzy jest wielu. Wiele jest redakcji, wiele jest informacji. Musiałbyś ukonkretyzować, co to znaczy, w jakim temacie mówimy, w jakim temacie wersja, na jaki temat wersja Czesława Michniewicza jest inna od... No? Okej. To znaczy, że jeszcze Czesław Michniewicz mówi, że wszystko w kadrze jest okej, z piłkarzami wszystkim ma super kontakt, nikt nie jest przeciwko niemu, Kuba Kwiatkowski jest super, on na przykład z Kubą Kwiatkowskim żyje super, z Kuleszą żyje super, a nagle za parę dni nie jest przedłużony kontrakt i okazuje się, że nie było wszystko takie super, jak mówi Czesław Michniewicz. To się okaże, że nie było super. To znaczy, chyba już znamy w tym przypadku tyle faktów i tyle wypowiedzi, tyle osób już zajęło stanowisko, że wydaje mi się, że każdy może sobie wyrobić jakieś zdanie na ten temat. Naturalnie to wymaga czasu i od tego chyba są dziennikarze, żeby wziąć jeden tekst źródłowy, drugi tekst źródłowy, jeden wywiad, drugi wywiad, trzeci wywiad, stanowisko jedno, drugie. I to wszystko połączyć, sprawdzić, czy to się ze sobą klei, czy też nie. I my chyba od jakiegoś czasu to właśnie robimy. Czyli porównujemy wypowiedzi poszczególnych osób i doszukujemy się tej niespójności, jak rozumiem. I teraz wnioski, myślę, że mogą wyciągnąć kibice sami. Zobaczyć, ale ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, gdzie leży prawda. Nie umiem powiedzieć. Ja nie umiem powiedzieć. Ja słyszę, przepraszam, słyszę wypowiedzi, że rzeczywiście, że wszystko jest super, że wszystko gra, że są ekstra kontakty, że trener ma super kontakty z piłkarzami, że piłkarze chcą, żeby trener z nimi dalej pracował, że prezes jest zadowolony, że nie ma żadnego problemu, że problem robi grupa dziennikarzy nieprzychylnych trenerowi. Powtórzę, my jesteśmy od tego, żeby te wersje weryfikować, ale też żeby je sprawdzać. Pojawiają się nowe wersje. One nie trzymają jednej linii, czasami nawet chronologicznie się rozjeżdżają te wersje. To też jest niesamowite. Ja nie umiem dzisiaj powiedzieć naprawdę, jak było, nomen omen, naprawdę. Nie umiem. Nie jestem w stanie. Mówisz też, że wiele osób zajęło stanowisko. Też tak nie do końca, bo ci dziennikarze, o których mówisz, jest też grupa dziennikarzy. Pewnie w idealnym świecie każdy dziennikarz powinien tak robić, ale dziennikarzy jest za dużo. Niektórzy po prostu tworzą tak zwane przedruki, ale jest kilku czy kilkunastu dziennikarzy, którzy szukają tych informacji u źródła i zazwyczaj te źródła mówią: ja ci powiem, jak było, ale bez nazwiska. Ja się pod tym nie podpiszę. Możesz napisać, co ja ci powiedziałem. Roman Kołtoń podaje informacje z zarządu, które gdzieś tam padają. Podaje je w Interii, podaje je na antenie Pulsatu. Skąd ma te informacje? Wiadomo, że nie ujawni. Ale nie ma dementi, zauważyłeś? Nie źródła, ma dementi, ale nie pojawia nie się ma dementi. Nie ma... Natomiast oficjalnego stanowiska nie zajmują już piłkarze. Udzielili, ja naliczyłem dwa wywiady. Robert Lewandowski w Onecie i Grzesiek Krychowiak w Meczykach. To było dwa tygodnie temu, mniej więcej równolegle z wywiadem. Wywiad Roberta Lewandowskiego był dzień po twoim wywiadzie z Czesławem Michniewiczem. I tyle. Od tego czasu wersja selekcjonera już się zdążyła mocno zmienić. Piłkarze przedstawili ją raz i zapewne już więcej jej nie przedstawią. Kuba Kwiatkowski nie planuje jej chyba przedstawiać z tego, co wiem, bo wypowiedział się na zarządzie i nie zamierza się chyba w tym temacie. Nie wiem, czy w ogóle jest uprawniony, żeby ten temat komentować jako pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej na ten temat. Nie mamy żadnego komunikatu ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej i trwamy w jakimś takim stanie zawieszenia. Pytanie, jak długo? No, nie zapowiadają się to święta w najlepszej atmosferze piłkarskiej w naszym kraju, bo nie sądzę, żebyśmy mieli decyzję
Choć, co mamy dzisiaj, wtorek. Mhm. A to jeszcze spokojnie, to jeszcze się może do świąt dużo wydarzyć. My się generalnie nie dowiemy wszystkiego. Będzie być może decyzja. To znaczy, mogą zapaść decyzje. Tak, zapadnie decyzja. Prawdy nie poznamy zapewne nie. Tak, i się z tym trzeba będzie pogodzić, trzeba to będzie przyjąć do wiadomości. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no każdy tę swoją prawdę będzie, każdy tej swojej prawdy teraz będzie bronił. Modyfikując ją, zmieniając albo uzupełniając, nie wiem. Natomiast przyjdzie taki moment, Radek, że na pewno ktoś powie, dajcie już spokój. Mamy za 3 miesiące z haczykiem eliminację Mistrzostw Europy, skupmy się na piłce. Tak samo było teraz. W pewnym momencie było już, skupmy się na mundialu, na futbolu, na Meksyku, na Arabii Saudyjskiej, na Argentynie, a potem na Francji już dajmy spokój i tak dalej, i tak dalej. I będzie to racja, bo w pewnym momencie trzeba przestać już zastanawiać się nad tym, co było, tylko patrzeć na kwestie sportowe. Tak mi się wydaje. Natomiast teraz jeszcze ciągle jest czas, żeby pytać, żeby dociekać, żeby sprawdzać. A dlaczego teraz jeszcze jest czas na to? Bo selekcjoner chodzi po mediach? Nie. By przestał, ale przecież mógłby Polski Związek Piłki Nożnej jasno wydać komunikat, albo wręcz, nie wiem na ile uprawniają go do tego zapisy w kontrakcie. Jaki? Ale jaki komunikat? Zamykamy temat na razie. Nie. Ale poczekaj, co by dało teraz powiedzenie, nie, zamykamy temat dla dziennikarzy? Zamykamy temat, to czasami jeszcze bardziej działa jak płachta na byka. Jeszcze bardziej. Zamykamy temat. Dlaczego zamykamy temat? Właśnie nie. Jeszcze teraz... Przedstawiliśmy swoją wersję. Selekcjoner przedstawił swoją wersję kilkukrotnie. Już wręcz nie... Szkodzi mu to, bo za chwilę w kolejnych wywiadach ta wersja jego się odrobinę zmienia. Może już czas, by kolejnych wersji nie przedstawiać i siłą rzeczy ta sprawa sama by ucichła. Jesteśmy już chyba wszyscy, jako kibice reprezentacji, na pewno, tym tematem straszliwie zmęczeni. Na pewno. Tu masz rację, że myślę, że jesteśmy wyczerpani. Tym bardziej, że w każdej rozmowie pojawia się ten sam wątek, tylko rzeczywiście wersja się zmienia, ale nie zostawiajmy tego tak do końca samemu sobie, bo jednak jeśli pan trener u mnie w studiu mówi o tym, na przykład, taki przykład pierwszy z brzegu, mówi, że inicjatywa czy też temat dotyczący premii wyszedł od piłkarzy, a dzień później Robert Lewandowski mówi, że temat premii wyszedł od selekcjonera, to ja tutaj widzę jednak dużą rozbieżność, bo mówiłeś o tym, że piłkarze nie podają faktów pod nazwiskiem. Kapitan reprezentacji Polski podał fakt pod nazwiskiem, ten jeden. Czy on ma znaczenie w całej sytuacji dotyczącej premii? Może niewielki, ale jednak różnią się te wersje i one są sprzeczne. Bardzo. Również u ciebie Czesław Michniewicz mówi, że nie ma żadnej klauzuli w jego kontrakcie. Później wychodzi z Zary Kulesza i zapewnia, że klauzula takowa jest. To jest nawet wywiad mam z dzisiaj teraz pod szyłami wydawca z Sebastianem Staszewskim, więc w kilku tematach te... Tak, a właśnie ten temat klauzuli też był, no dla mnie był istotny, tak? Bo mówiło się o tych 7 dniach. Ja chciałem to wtedy w tej rozmowie sprawdzić, czy rzeczywiście związek ma 7 dni na podjęcie decyzji, czy przedłuża, czy nie przedłuża kontraktu z selekcjonerem, i wtedy pan selekcjoner powiedział, że nie ma żadnej klauzuli, tak? Nie ma żadnej. A potem się okazuje, że związek nie korzysta z klauzuli, bo taki był chyba pierwszy komunikat, tak? Nie skorzystał z AS, a czyli jednak była klauzula. I no, kolejna sprawa, tak? Która no, powoduje powstanie kolejnych pytań na ten temat. Czy nasz widz ma jeszcze jakieś pytanie? Mamy już nowego widza, dobrze, zatem dziękujemy poprzedniemu, witamy kolejnego. Dobry wieczór, przedstaw się i jedziemy z tematem. Tomek z Gilowic z tej strony. Cześć Tomek. No panowie, konkretnie wasze stanowiska chciałbym usłyszeć, żebyście się określili właśnie pod imieniem nazwiskiem, tak jak tutaj siedzicie i fajnie sobie rozmawiamy. Bo pomijając ten fakt premii, która to jest dla mnie jak gówno w wentylatorze, po prostu to jest bez sensu w ogóle i nie ma o czym gadać, ale waszym zdaniem, po tym, co wiecie, po tym, co teraz wszystkie media podają, czy Czesław Michniewicz zostanie na stanowisku? Waszym zdaniem? Tak bym chciał usłyszeć konkretnie, żebyście się określili. To znaczy, ja konkretnie powiem, że ja nie wiem.
Nikt nie wie. Ja naprawdę nie wiem. Nikt nie wie, wszyscy pamiętajmy, czekamy, jeszcze... ale jak, to pytanie padło naszym zdaniem, jak sądzimy, jak przewidujemy. Bo nie wiemy, wie, pewnie nawet nie wie jeszcze, a może już wie, Cezary Kulesza. Myślę, że decyzja może zapaść w tym tygodniu, ale... No tak, nie my wybraliśmy tego selekcjonera. Musimy pamiętać naprawdę o tym, że awans na Mistrzostwa Świata był sukcesem trenerskim Czesława Michniewicza i piłkarzy, których wybrał, nastawił, ustawił, zagrzał do walki i tak dalej. To o tym trzeba pamiętać. Natomiast dzisiaj wokół tej kadry pojawiła się tak niezdrowa atmosfera. Czy to jest szybkie wtrącenie, przepraszam, najmocniej za chwilę wrócimy. Czy to jest najgorsza atmosfera wokół reprezentacji Polski po dużym turnieju, jaką ty pamiętasz jako dziennikarz pracujący, tak jak powiedzieliśmy, od początku XXI wieku przy reprezentacji? Mimo, wiesz co, najlepsze jest to, że wyszliśmy z grupy. Właśnie o to chodzi. Mimo sukcesu, którym jest awans z grupy, myślę, że no ja nie pamiętam. Toksycznego klimatu, czasu. Tak, tak. Tak, więc wydaje mi się na dziś, że będzie bardzo trudno wrócić do jakiejś takiej pozytywnej energii. Tak jak powiedziałeś, my wszyscy jesteśmy trochę tym zmęczeni. Nie sądzę, by piłkarze tego zmęczenia nie odczuwali. Też pewnie mają coś do powiedzenia w tej kwestii. Jeśli tam jest czysto, jeśli tam jest rzeczywiście sielsko, jeśli jest tak, jak mówi selekcjoner, a my się wszyscy mylimy, jeśli tak jest, to pewnie będzie trener pracował dalej. Ale ja w to wątpię, że tak jest. Rzeczywistość tak naprawdę to pokaże, kto, kiedy woda opada, tak? To ostatnio padło tutaj w nocnych gadkach ten cytat. To widać wtedy, kto pływa bez majtek. Rzeczywistość pokaże. Tak ktoś powiedział? Tak, to był cytat z Warrena Buffetta bodaj. Tak, tak, kiedy woda opada, tak, okay. Tak. To ma niezawodny Mateusz Święcicki. Polecam nocne gadki z odtworzenia, również są doskonałą porcją zabawy i nauki. Natomiast wracając do tematu, z którego się teraz mocno wytrąciłem, rzeczywistość pokaże, na czyje wyszło, bo Tomasz Włodarczyk w naszym studiu Pogadajmy o Piłce w niedzielę mówił dość wyraźnie. Dzisiaj w swoim formacie na gol.pl bardzo wyraźnie powtórzył to Przemek Langier, też zasięgnął ucha, zasięgnął informacji. Według informacji tych dziennikarzy 90% polskich piłkarzy nie wyobraża sobie reprezentantów Polski dalszej pracy z Czesławem Michniewiczem. Głównie obecnie argumentują to jego atakiem na osobę Jakuba Kwiatkowskiego, też dla mnie zupełnie niezrozumiałym. Więc no, okaże się, Czesław Michniewicz chce pracować dalej. Z tego co. No dobrze, a jeżeli można jeszcze? Tak. Słuchajcie, no dobra, ale czy to nie jest dziwne w ogóle i takie no niespotykane w ogóle w świecie, że nasi zawodnicy w ogóle nie zabierają głosu w tych sprawach? No czemu nie potrafią się wypowiedzieć, nie udzielić wywiadu? No i określić się, żeby ktoś po prostu wystąpił i powiedział, jak wyglądała sytuacja. Ja tego nie rozumiem, bo przecież zgadzam się z panem Jackiem, że jako trener, okej, wypełnił swoje zadania, Czesław Michniewicz, ale tam tutaj jest po prostu tyle rzeczy niewyjaśnionych, że ja tego nie rozumiem i już troszeczkę czasu minęło, dlaczego nasi zawodnicy w ogóle nie wypowiadają się w wywiadach, no co, no, są na urlopach, no ale to są ważne sprawy przecież teraz, tak? Myślę sobie, że jeśli chodzi o zawodników, to na pewno część z nich ma świadomość, że w tej kadrze jeszcze będzie grała. I że zawodnicy nie są też od dyskutowania na temat tego, z kim chcą pracować. Od wyboru trenera jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i zarząd. I trzeba gdzieś też przesunąć tę odpowiedzialność na wybór selekcjonera na osoby decyzyjne. Piłkarze, co by się wydarzyło, gdyby dwóch piłkarzy się, to o czym mówił Radek, wypowiedziało się, tak? Czyli mówimy o liderach, mówimy o zawodnikach z dużym stażem. Rady drużyny. Mówimy o kapitanie i mówimy o Grzegorzu Krychowiaku. Kto by nam został jeszcze? Kamil Glik, którego wywiadu nie przeczytałem od lat, bo mimo, że też prosiłem o rozmowę, to nie ostatnio, ale generalnie, to Kamil się medialnie nie udziela, z wyjątkiem wywiadów przed i pomeczowych. Zostaje nam jeszcze Wojciech Szczęsny. Może musimy poczekać. Nie wszyscy może mają ochotę od razu o tym rozmawiać, ale jak znam Wojtka, jeśli już usiądzie do rozmowy, to powie, co mu na sercu leży. I kto jeszcze nam by został? Kto z piłkarzy takich liderów? Piotr Zieliński jeszcze mógłby tak być, ale Piotr, mam wrażenie, swoim językiem
już powiedział, jak chciałby grać w reprezentacji Polski, że chciałby grać bardziej ofensywnie. On się skupił na kwestiach taktycznych. Premia to jest jedna kwestia, to o czym powiedziałeś, tak? To jest jedna kwestia, o której my naprawdę nie chcielibyśmy dużo rozmawiać, ale przede wszystkim rozbieżności duże i ten atak na Kubę Kwiatkowskiego, jeśli miał miejsce, a tak jak powtórzę to jeszcze raz, ja z Kubą nie rozmawiałem od tamtego czasu, Kwiatkowskim. Romek Kołtoń o tym, jak wyglądało spotkanie zarządu, ale nie było żadnego dementi. Nikt nie powiedział, że nieprawda, że proszę nie pisać bzdur i tak dalej, nie. Oprócz selekcjonera. Oprócz trenera. Kilka dni żyjemy już z tymi informacjami, więc zakładam, że one są prawdziwe. I skoro tak, no to tam już nie ma po prostu atmosfery do wspólnej pracy. Dokładnie. Z drugiej strony zaskakuje mnie tak twarde trwanie przy swoim selekcjonera, bo widać wyraźnie, nie trzeba specjalnie nawet mieć dużego rozeznania, że trwa takie medialne przyciąganie liny. Ja widzę tutaj wyraźnie trzy stanowiska, to znaczy selekcjonera ze swoim stanowiskiem, który jako jedyny wychodzi otwarcie i mówi, jak on widzi rzeczywistość i to, co się wydarzyło i to, co jest teraz wokół reprezentacji. Z drugiej strony milczący na razie w dużym stopniu Polski Związek Piłki Nożnej, ale już widzimy, że Cezary Kulesza udzielił teraz wywiadu Sebastianowi Staszewskiemu i też Polski Związek Piłki Nożnej ma swoje kanały i są piłkarze, którzy mają swoje kanały, ale nie powiedziałbym, że to jest sytuacja niespotykana, że piłkarze się nie wypowiadają. Wręcz przeciwnie, to jest sytuacja spotykana na świecie, w której reprezentacji piłkarze na takie tematy wychodzą po mundialu tydzień, dwa, trzy, udzielają mocnych, głośnych wywiadów. Zobaczcie na Belgowie się nie gryzą w język, tak. Zazwyczaj. Tak, może właśnie te kraje skandynawskie, Beneluxu, Niemcy, powiedziałbym, że te kraje, ale już pozostałe, nie wiem, Argentyna na permanentnej wojnie piłkarzy z dziennikarzami, absolutnie. Zobacz, Francja, gdzie to wszystko się wylewa za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak. Dzisiaj się korzysta z Twitcha, dzisiaj się korzysta z live'a na Instagramie. Nie potrzeba do tego dziennikarzy. A kto chce przekazać swój przekaz bez podpisywania się swoim nazwiskiem, ten korzysta z pomocy dziennikarzy. Tak to niestety czasami się odbywa. Dziękujemy za ten telefon i przypominamy nasz numer telefonu 533-533-566. I z tego, co słyszę, mamy już na łączach kolejnego widza. Nie mamy. Dobra, okej. Okay. Chciałbym... Dziękuję bardzo, żegnam za ten widza. Chciałbym jeszcze wrócić do wypowiedzi dzisiejszej porannej. Jedno zdanie, które mocno do mnie trafiło. Selekcjonera powiedział w rozmowie z Robertem Mazurkiem, że nie było takiego linczu i poniżania w historii polskiej piłki. Linczu i poniżania selekcjonera medialnego. Ale konkretnie, kto linczował? Dziennikarze najwyraźniej. A czemu patrzysz na mnie, że ja linczowałem? Nie, czekam na twoją reakcję, bo ja byłem zdziwiony, powiem szczerze. Bardzo mocne słowa po prostu. Ja się dowiedziałem, że pan trener czuł się podczas tego wywiadu jak... Powiem ci, nie, inaczej. Przesłuchania, nie, jak chyba Krystyna Janda w przesłuchaniu, tak? Tak. Ryszarda Bugajskiego. Tak. Ja się zastanawiam, jaką przestrzeń trzeba stworzyć dla interlokutora, żeby czuł się komfortowo. Był czas, były pytania konkretne, była szansa, żeby wyjaśnić. I jak sobie przypominam akurat tę rozmowę, to nie było tam jakiejś takiej, nie było na pewno linczu. Naprawdę nie. Nie było. I w ogóle mam takie wrażenie, że pan trener otrzymuje pytania otwarte, nie z tezą, otwarte. Pytania, które dają mu szansę, żeby powiedzieć było tak, tak, tak i tak. Okej, okay, idziemy dalej. Jak było w tej sytuacji? Tak, tak, tak i tak. Okej. Okay. Tylko później ten wywiad się bierze, porównuje się do innej wypowiedzi, tak jak już wcześniej mówiłem, do piłkarza, do prezesa i okazuje się, że w kolejnym wywiadzie pan trener jest pytany już o te nieścisłości dalej, tak? Ma szansę znowu się do nich odnieść. Czy to jest lincz? Czy to jest dziennikarski lincz? Czy to jest próba dowiedzenia się, jak to wygląda? Czy, nie wiem, któryś z dziennikarzy, jeśli chodzi o pana trenera,
mówił o prokuratorze? Ktoś wspominał o jakiejś sprawie do sądu, że dziennikarz założy panu tenerowi jakąś sprawę? Wydaje mi się, że było odwrotnie chyba. Nie wiem, kto tutaj akurat w gronie dziennikarskim miałby linczować pana Czesława Michniewicza. Myślę, że naszą rolą jest zadawać pytania. Pan trener wyjaśniał. Pan trener miał też zarzut taki, też ten zarzut pojawiał się w komentarzach, że za mało było, czy za mało w ogóle było rozmowy o piłce jako takiej. Też się trudno z tym zgodzić, że było mało o piłce. Wywiad akurat w TVP Sport trwał godzinę 15 i godzinę było o piłce. Godzinę. 15 czy 17 było o premiach, a potem było o piłce, o rzeczach ważnych. Więc ja nie wiem, czy tutaj można mówić o... Trudno ci było opanować nerwy podczas tego wywiadu? Nie. Nie, co chwilę były wycieczki jakieś personalne, zerkanie na zegarek. Już praktycznie... Okej, no ale to jest... Słuchaj, rozmowa była emocjonalna. Tak jak powiedziałem, mamy jakąś tam historię naszej relacji. Można sobie też odtworzyć. Co nie znaczy, że ja na pewno nie jestem uprzedzony do rozmówcy. Czy było mi trudno? Nie, bo ja chciałem się czegoś dowiedzieć. Naprawdę. Ja chcę się dowiedzieć, jak było. I z natury jestem raczej spokojny. Spokojny. Czasami to też jest zarzut. A nie próbowałeś albo nie kusi cię, żeby zaprosić teraz Kubę Kwiatkowskiego na przykład? Albo któregoś z piłkarzy? Do studia? Wiesz co, a tak się zastanówmy się, a co by to dalej teraz dało? Oprócz budowania, tworzenia sensacji jakiejś. Po co? Można, oczywiście można, pewnie. Tylko tak jak powiedziałeś, no też Kuba jest pracownikiem związku PZPN-u. Znamy się, bardzo długo się znamy. Pracowaliśmy jeszcze, kiedy Kuba był dziennikarzem, pracowaliśmy razem, więc no, znamy się. Natomiast wydaje mi się, że w takich kwestiach, naprawdę, bo to jest ważna sprawa już, to już jest bardzo ważna sprawa dla związku, dla wizerunku związku, dla samego selekcjonera, dla Kuby również. Jeśli było tak, jak było, tak jak zostało to opisane, że został wezwany, żeby zweryfikować jakąś wersję zdarzeń, To już są poważne sprawy, bardzo. To ja uważam, że nie jest zasadne, żebyśmy się kontaktowali na razie ze sobą. Niech Kuba załatwia swoje sprawy, bo to są sprawy ważne dla niego. I myślę, że bieganie do mediów teraz i robienie z tego przedstawienia, takiego trochę teatru. Pamiętajmy, selekcjoner, team manager, ale jednak selekcjoner, tak, team manager cały czas. Myślę, że ta hierarchia też jest dla Kuby ważna. Myślę, to, że on... to też byłoby otwarte gdzieś pójście w konflikt. No tak mi się wydaje. Tak na razie tylko jedna strona przedstawia swoje. Tak mi się wydaje, więc racje. Chyba, żeby to wyciszyć, żeby to stłamsić jednak te emocje, dzisiaj może inaczej, wziąć je w ryzy, może nie stłamsić, bo tego się chyba do końca nie da, no to chyba nie jest zasadne, żeby o tym rozmawiać. No bo jak ta rozmowa miałaby teraz wyglądać? Pewna bliska mi osoba ma takie powiedzenie, emocje na bok. Chyba wszystkim by się to chyba tej kwestii tak przydało i niektórzy rzeczywiście do tego tak podchodzą, acz nie wszyscy. Dobry wieczór, mamy kolejnego widza, kolejnego rozmówcę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwoni Bronek z Oslo. Mam tylko pytanie do pana Kurowskiego. Jeszcze raz, możesz się przedstawić i skąd dzwonisz? Z Oslo chyba. Ja usłyszałem, że z Wronek. No, chciałem zapytać pana Kurowskiego taką opinię jego. Kto jest winny tej afery z premią? Krótko tak, zwięźle, według niego, kto jest po prostu, kto ponosi główną winę za winę premii? Słuchajcie, nie umiem powiedzieć, kto jest winny, kto wskazać palcem jedną osobę, dwie osoby winne w tej sprawie. Zastanawiałem się wiele razy, co by było, gdyby mi ktoś obiecał za dobrze wykonaną pracę wysoką premię. Zastanawiałem się nad tym. Myślałaś o tym? No dobra, a jak jest, jaka jest rola według pana naszego kapitana w tej całej sytuacji?
Kapitan się wypowiedział w tej kwestii, jeśli chodzi o... Czesław Niedzielewicz również się wypowiedział w tej kwestii, ale pan oraz pańscy koledzy z mediów nie zdążą cały czas. Nie dają mu, że tak powiem, oddechu złapać. Ale komu? Komu nie dają? Dlatego o tym mówię. Komu nie dają złapać oddechu? No Michniewiczowi cały czas są pytania. Dobrze. Do niego, co z tą premią, a ja uważam po prostu, że głównym odpowiedzialnym tego powinien być też Robert Lewandowski, a nie cały czas siedzi się na Michniewiczu i dociskacie go do ostatniego tchu. Ja, to, że on nie potrafi rozmawiać z mediami, to jest jedno, ale to można naprawdę popaść w problemy psychiczne, jak ja słyszę. Jak więc na nim po prostu znęcacie. Najłatwiej jest wziąć Michniewicza, bo to jest najsłabsze ogniwo tej kadry, niż wziąć Lewandowskiego i zapytać jego o wersję wydarzeń z tą premią. A nie zadać mu jedno pytanie, pogłaskać po głowie: Robert, fajnie, że odpowiedziałeś i mam nadzieję, że następnym razem przyjdziesz na wywiad, bo jak nie, bo jak podskoczycie któryś tam z tych dziennikarzy, to Lewandowski po prostu przyjdzie do was, nie przyjdzie do was na następny wywiad. To teraz tak, jeśli nie nazywajmy chyba selekcjonera najsłabszym ogniwem reprezentacji, bo to by było głęboko niesprawiedliwe. Dwa. Ale to pan teraz troszeczkę, przepraszam, że tak wtrącę się, ale po tym, co ja słyszę, jakby po prostu miał życie go, to jest sprawiedliwe, bo trzeba wziąć winę też na siebie, bo po prostu dojeżdżacie go równo, nie? A to. Jeżeli chodzi o Lewandowskiego na przykład, to nikt mu nawet więcej nie próbuje zadać się innego pytania. Robert odpowie, wszystko jest jasne. Dobrze. Nie wiem, czy tłumaczy. To. 711 do wszystkiego, ale tutaj nie ma jakichś limitu. Dobrze, dużo wątków. Tak, ja tylko poczekaj, odpowiem tylko w kwestii selekcjonera. Przede wszystkim pan trener przyjmuje zaproszenia do programów i udziela wywiadów. Sam wybiera, do kogo chce pójść i z kim chce rozmawiać. Przez ostatnie kilka dni to był dla trenera bardzo intensywny czas. I myślę, że idąc na wywiad na żywo, czy to do radia, czy do telewizji, pan trener musi spodziewać się pewnych pytań, które się pojawią, i nie ma to naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma to niczego wspólnego z miażdżeniem. Ja unikałbym takiego sformułowania, że my kogoś miażdżymy. Pan trener w pewnym momencie może powiedzieć, że nie przyjdzie tu czy tam, bo udzielił już kilku wywiadów, czasami wystarczy jeden wywiad. Już usunął Twittera i teraz po usunięciu Twittera dalej jest z nim jazda, że on teraz nie ma Twittera, że kogoś poblokował i tak dalej. Właśnie o tym, co ja mówię, nie? No dobrze, że ale... Nikt na przykład do kapitana naszej reprezentacji tak nie mówi. On również był przy tej rozmowie z premierem. Okej, to teraz dochodzimy do kapitana, do Roberta Lewandowskiego. Pan trener przyznał, że jak wyglądały kwestie dotyczące premii, jak ten temat w ogóle się pojawił, tak? Pojawił się na posiłku, na obiedzie, przed wylotem, kiedy przyjechał pan premier. Pan premier zmieniał stoliki. Myśmy to widzieli na tym vlogu, przy czym nie widzieliśmy całego vlogu, widzieliśmy zmontowaną część, tak? Wiemy, że pan premier był, rozmawiał z piłkarzami. W końcu tuż po chyba zdjęciu wspólnym powiedział o kwestii premii, która istniała. I teraz przechodzimy do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski udzielił wywiadu pisanego. Nie na żywo. O, to chciałem powiedzieć. Nie na żywo. Tylko był to wywiad pisany. Ja nie wiem, oddane autoryzacji. To było oświadczenie z wplecionymi pytaniami. To mogło być tak, że mógł być to wywiad autoryzowany. Zakładam, że tak rzeczywiście mogło być, że był autoryzowany ten wywiad. Więc jeśli każdy ma do tego prawo, do tego, żeby wywiad autoryzować. Takie jest prawo w tym kraju, więc... Mógł tak samo dokładnie postąpić Czesław Michniewicz. Dokładnie. Udzielić jednego pisanego wywiadu i go autoryzować. Dokładnie tak. Albo jak Adam Nawalka powiedział, że nie udziela wywiadów po turnieju i dziękuję. Jedzie na urlop. Dokładnie tak mogło być. To jest wybór trenera i wybór kapitana reprezentacji Polski. Ale jeśli ktoś sądzi naprawdę, że te pytania nie wrócą w pewnym momencie, one wrócą.
To jest naturalne zupełnie, bo pojawią się nowe wątki, o które trzeba będzie zapytać. I czy one się pojawią na konferencji prasowej, czy się pojawią w jakimś innym wywiadzie, czy w wywiadzie z jakimś innym dziennikarzem. Jestem pewien, że się pojawią. Natomiast one będą dotyczyły jeszcze... No ja liczę, że w takiej samej intensywności będą zadawane pytania do Roberta, jak do pana selekcjonera. My też mamy taką nadzieję. Poczekaj, jeszcze Radek, jeszcze jedna rzecz. Znaleźliście sobie Nie, nikt sobie nie szukał i nie znalazł kozła ofiarnego, tylko jeśli ciągle jest powtarzana ta formułka, że za wyniki odpowiada trener, a jeśli chodzi o te kwestie akurat tej premii nieszczęsnej, to postać pana trenera jest w tej całej historii dość istotna. No taka jest prawda. Jest ona istotna. Czy ona jest tak niewielka jak piłkarzy, czy odwrotnie? Nie wiem, ale to między sobą ta drużyna musi to wyjaśnić. Tak mi się wydaje, że oni między sobą to powinni wyjaśnić, a zdaje się, że wciąż nie potrafią. Natomiast nikt nie szukał kozła ofiarnego i tutaj chciałbym jeszcze raz to powtórzyć, że pan trener sam dobiera miejsca, do których się udaje i w których udziela wywiadów i rozmawia na te tematy. A trudno też ocenzurować dziennikarzy, mówiąc, dobra, ale o tym już nie rozmawiamy. No tak się po prostu nie robi. Dzięki bardzo. Dobrej nocy życzymy i nie szukamy. Dziękujemy. Na pewno nie chcemy zrobić kozła ofiarnego z selekcjonera. Ja powiem więcej, nie wiem jak ty, ale ja marzę o sytuacji, w której po tych mistrzostwach rozmawialibyśmy tylko o sporcie, w których trener, selekcjoner mógłby spokojnie szykować się do eliminacji marcowych i w którym moglibyśmy pytać o to, czy będziemy grać bardziej ofensywnie i lepiej wykorzystywać Piotra Zielińskiego czy Roberta Lewandowskiego. Marzę o tym. I mam nadzieję, że i selekcjoner, i piłkarze też o tym marzą, żeby tego tematu nigdy nie było, żeby temat premii w ogóle się nigdy, tej nieszczęsnej, tej dodatkowej premii od premiera, się nigdy więcej nie pojawił. Chciałbym wrócić jeszcze do tego wywiadu po meczu ze Szwecją, nieszczęsnego. To był twój najtrudniejszy pomeczowy wywiad, jaki pamiętasz? A może najbardziej zaskakujący atak ze strony rozmówcy? Niespodziewany? Co się stało? I teraz jest miazga, tak? Znowu, teraz ty mnie próbujesz zmiażyć. Nie, ja po prostu pytam, nie, jak Radek, to wspominasz? Jak co wtedy czułeś? Zaskoczony byłem bardzo. O to mi chodzi, no chyba każdy to oglądający był zaskoczony. No, byłem zaskoczony, tak. No i tylko tyle mogłem zrobić, że starałem się... Nie miałeś chyba złych intencji, nie było słychać, żebyś miał złe intencje. Tam się zaczęło od tego pytania o to, że zaskoczył ustawieniem selekcjoner, tak? Zupełnie niewinne pytanie. Nazywało to pytanie do tego, co powiedział wcześniej Wojtek Szczęsny. Tak. Przy czym wiadomo, emocje, przecież nie, w ogóle nie o to chodziło. Przecież to, co się wydarzyło później, nie dotyczyło tego pytania, tylko dotyczyło tego, co wydarzyło się w styczniu, w studiu, podczas wywiadu. O to chodziło. Tak, tak, tak. I obaj to widzieliśmy wtedy, że, znaczy ja sobie zdałem sprawę z tego, nie wiem, może po minucie, po półtorej, kiedy już trener dużo rzeczy powiedział na ten temat. Tak, byłem zaskoczony bardzo. Niemile zresztą. Ale wiesz co? W tej całej historii naprawdę nie dziennikarz jest ważny cały czas. Naprawdę. Nie dziennikarz, nie postać dziennikarza, nie tego, co usłyszy, tylko... Wydawało mi się, że w tamtym momencie najważniejszy jednak był sukces. Sukces w postaci awansu na mundial. Łzy, piłkarzy, spełnienie, przejęcie Roberta Lewandowskiego, który mówił, że to był najtrudniejszy jego karny w życiu. Jakbyś teraz pewnie Roberta zapytał, czy ten był trudniejszy emocjonalnie, czy podniesienie się po nietrafionym karnym w meczu z Meksykiem na Mistrzostwach Świata, to jestem bardzo ciekaw, co odpowie, który, wiesz, więcej ważył. Rzut karny dla niego. Grzegorz Krychowiak, który mówił o tym, że wszyscy zawsze winę widzieli w nim, że on taki, wiesz, jak nie ma w kogo rzucić kamieniem, to ten Krychowiak akurat przechodzi, więc można w niego trafić. Ja to sobie zapamiętałem z tych wszystkich rozmów po awansie na Mistrzostwa Świata. Ogromne emocje. Tak, schodziły z tych chłopaków emocje. Pamiętajmy jeszcze naprawdę atmosferę dotyczącą sprzeciwu
dotyczącego, sprzeciwu, bo Polacy nie chcieli grać z Rosjanami przecież w obliczu wojny w Ukrainie. To też budowało niesamowitą taką bombę emocjonalną również. Myślę, że oni byli wszyscy zawiedzeni tym, co zrobił Paulo Sousa, że opuścił reprezentację, że wybrał klub, że zostawił ich w zasadzie na finiszu eliminacji, że mogli przecież jeszcze być, pracować z tym trenerem, a on się odwrócił na pięcie i pokazał im plecy. I myślę, że to wszystko naprawdę w nich wtedy było. Czy wtedy widziałeś taką autentyczną radość, bo ja widziałem autentyczną radość piłkarzy po sukcesie. Ja widziałem tą radość. Ja widziałem, że oni tym żyli, że ich to przejęło, że oni naprawdę... O, jeszcze o jednym zapomniałem człowieku, o Kamilu Gliku, który powiedział, że cały mecz grał z kontuzją. Ja sobie to zapamiętałem. A to, że było dużo złych emocji wobec mnie, no trudno, no okej, okay, no czasami człowiek dostaje po nosie, ale to będę pamiętał. Będę pamiętał tych chłopaków, którzy naprawdę czuli, że dokonali czegoś niesamowitego, czegoś wielkiego. I jak sobie to porównuję do wypowiedzi po meczu z Argentyną na Mistrzostwach Świata, to ja tam tej radości nie widziałem, tego, że dokonali czegoś historycznego, że ta grupa nie wyszła z grupy w 2018 roku, a tutaj wyszła. Nie widziałem tutaj tej radości. Coś im przeszkadzało, było jak kamień w bucie. Coś ich blokowało. Wiedzieli, tak. Co mają, jakie 90 minut mają za sobą, są piłkarzami. Tak. W nie grać inaczej. Pewnie do siebie też mieli wewnętrznie duże pretensje, bo akurat to... Rozumiem tę argumentację trenera, że on nie powiedział im, bronię wam, dłużej utrzymać się przy piłce. Pokazać się do podania, albo lepiej przyjąć. W pewien sposób. Ale wskazówki, okay. Nie, bo ten dawał bardzo konkretne wskazówki i to też ja się posługuję teraz tym, co usłyszałem od piłkarzy. To nie są moje domysły. To są słowa zawodników, którzy grali w meczu z Meksykiem na przykład, tak? Że przede wszystkim obrona. Przede wszystkim obrona. Oczywiście. A z przodu to zawsze będzie jakaś patelnia. A będzie, coś się wydarzy, ale przede wszystkim tak byliśmy ukierunkowani na obronę. Tak jest. Nawet ta argumentacja o złotych momentach, że przyjdą 2-3 złote momenty w meczu. A ty przestań jeść musztardę. A ja mam przestać jeść musztardę, to prawda. A mogę, znaczy zapytam, nie wiem czy mogę, ale zapytam, bo widzę, że nasza widownia mocno o to pyta, a ty zdecydujesz, czy postanowisz odpowiedzieć. Co jest między wami, ta zaszłość jakaś sprzed lat krąży, o co chodzi? Chcesz powiedzieć, że nie chcesz na to? Nie, ja po prostu do końca nie wiem. Ja mogę się domyślać, o co chodzi, ale... No jak to? No ale w zasadzie trener na każdym kroku, w tym pierwszym wywiadzie po jego nominacji u ciebie, już mówił, że tak, pan, ja wiem, że pan mnie nie lubi, że pan mi źle życzy. Znikąd się to nie wzięło. Jego opinia. To jest w ogóle wrażenie nie mające niczego wspólnego z rzeczywistością, że ja komuś coś, że ja trenerowi reprezentacji Polski źle życzę. Nie, no Radek, nie. Czy ja Sławowi Michniewiczowi, nie okay. Trenerowi. Jako... Ale wtedy, w tym momencie Czesław Michniewicz był selekcjonerem reprezentacji Polski. Jeśli miałbym jemu źle życzyć, to życiłbym źle reprezentacji Polski. Dobrze, świetnie to odwróciłeś. Nie, ja nie odwróciłem, ja się z tym po prostu głęboko nie zgadzam. Natomiast wiesz co, naprawdę, wrócę do tego, co powiedziałem chwilę temu. To naprawdę nie jest ważne, jakie ma selekcjoner relacje z jednym dziennikarzem. Z jednym, bo wtedy był jeden dziennikarz. To nie jest istotne. Faktem jest, że nie chodziło do końca też o wywiad. Ten wywiad w styczniu po nominacji, on myślę, że dla trenera też pewnie był trudny, bo ja tam pokazałem okładkę, do czego pan trener później nawiązał w marcu. Tę okładkę przeglądu? Okładkę przeglądu, tak, gdzie była twarz pana trenera i tytuł Podzielił Polskę. I oto panu... Trochę profetyczne. Trochę, tak. I to panu trenerowi się nie podobało w marcu, zresztą w styczniu też, ale wcześniej rzeczywiście no mieliśmy... Tak, nasze relacje nie były od samego początku takie proste. Trwa to... Pierwszy taki mieliśmy kontakt w 2000, nie wiem, czy to był piąty, szósty rok, jakoś tak.
Siódmy, po prostu trener cię nie lubi, tak? Może siódmy. Tak może być. Tak może być, że może po prostu nie przypadliśmy sobie do gustu. Pewnie nie jesteś jedyny. Dobrze. Paulo Sousa, którego wywołałeś, jak jego będziesz wspominał? Ten, którego dzisiaj nazywamy. Słuchaj, jedni Bajerantem, inni nikczemnikiem. On zostawił po sobie fatalne wrażenie. Fatalne. Naprawdę. Straszne. Z niczym. Ale kupowałeś go od początku, czy nie? Wiesz co, no thank you for your question, nie za bardzo. I cytat z Jana Pawła na początku wydał mi się niepotrzebny, po prostu niepotrzebny. My się na takie rzeczy nie nabieramy. Po prostu. I myślę, że nie byłem jedyny, który miał takie wrażenie, że ojej, ktoś nas próbuje kupić, jakoś tak tanio nas próbuje kupić. Naprawdę. Nie przyjąłem tego jakoś tak ciepło. Natomiast miałem okazję z nim porozmawiać dwa razy dłużej i sprawiał wtedy wrażenie faceta zaangażowanego bardzo w sprawę. Bardzo. Wiedzącego, co chce zrobić. Znającego się na robocie. Okej, ktoś powie po przerwie. No tak. Kilka takich meczów miał, kiedy reagował po przerwie i reagował właściwie. I zobacz. Ale wydawał się zaangażowany w tę drużynę, zżyty z tą drużyną. Szybko, wiesz, w wywiadach piłkarzy po imieniu, po ksywkach. Wiesz, piłkarzy nie mówię o lewym i Szczenie, tak? Tylko też o piłkarzy dalszego rzędu. No i widzisz. Odkrył dla tej reprezentacji kilku piłkarzy. A później to wszystko postanowił. A kogo odkrył? Rzucić. Próbuję sobie przypomnieć tak na szybko. Kogo odkrył? Paulo Sousa, proszę? Adama Buksę, Karola Świderskiego. Adama Buksa, Karola Świderskiego, okej. Przemka Frankowskiego chyba mocniej postawił. Plus kilku, których ostatnio nie było, a może się jeszcze pojawią. No tak, ale odstawił Kamila Glika, ja to będę pamiętał mimo wszystko. Takich Szybko się przeprosił. Tak, szybko się przeprosił z Kamilem. Nie on pierwszy też. No tak, tak. Wiesz co? Oceniłbym go dużo lepiej, gdyby nie sposób, jaki opuścił reprezentację. Pewnie, że tak. I wiesz co, i znowu wrócę do relacji Kuby Kwiatkowskiego, z którym się żegnał, z którym planował, a potem nagle ulotnił się. To jest, już nie mówię nieprofesjonalne, to jest po prostu nieludzkie, tak nie wolno, tak nie można. Tak ludzie, tak faceci tak nie postępują. No nie. To prawda. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność? Witam serdecznie. Maciej z Nowego Sącza. Cieszę się, że dodzwoniłem do potężnych meczyków. Dobry wieczór. Pozdrawiamy Nowy Sącz. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. I chciałbym pozdrowić panów redaktorów i podziękować za pracę, którą wykonaliście panowie podczas mundialu w Katarze. Dziękuję bardzo. Nie wam pracowało, bo było to miejsce na pewno kompaktowe do pracy, w sensie nie trzeba było dużych odległości pokonywać, no i też ta narracja, która była przekazywana w mediach, na pewno była obiektywna. No, podejrzewam, że wiadomo, każdy może zarzucić wam subiektywizm, ale jednak no, pewne rzeczy się wydały, z szatni wyszły, które no, nie powinny mieć miejsca. Nie wiem, z czego to wynika, no tak. Wiem, że jeden z redaktorów na państwa łamach, że tak powiem, tych programów, Tomasz Cienkała chyba powiedział, że brakło chyba trenerowi Czesławowi Michniewiczowi tego, co miał Adam Nawałka, czyli byciem mężem opatrzności, mężem stanu. Nie wiem, czy panowie tutaj też się zgodzicie z takim stwierdzeniem. To jest jedna rzecz. I drugą rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to nie zgadzam się z kwestią, którą podniósł poprzedni rozmówca, że tylko na Czesława Michniewicza zostało wylane wiadro płonej, gdyż uważam, że trenerowi Jerzemu Krzęczkowi też się nie dano pojechać na Mistrzostwa Europy, a też na niego, że tak powiem, zostało wylewane różne, że tak powiem, rzeczy, między innymi to wuja wróć słynne i tego typu historie. No, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Róbcie to dalej, bo jesteście coraz bardziej potężni. Dzięki. Dzięki, kłaniamy się nisko. Dobrej nocy. Teraz miałeś okazję współpracować z Jerzym Brzęczkiem w nieco innej roli. Rozmawialiście o tym, jak on wspomina tamten czas? No, prywatnie. Więc nie powiem więcej. Na pewno porównując jeden do jednego selekcjonerów obu, no to zobacz, w ilu miejscach był po zwolnieniu swoim zaskakującym, jakby nie patrzeć.
po sukcesach, jakby nie patrzeć, reprezentacji. Gdzie pojawiał się i co mówił Jerzy Brzęczek? Nie było Jerzego Brzęczka. A przypomnę tylko jeszcze, że pan Adam Nawałka, poprzednik Jerzego Brzęczka, został też, pamiętasz, jak pożegnany, prawda? Na konferencji prasowej było podziękowania i tak dalej. Był zamknięty pewien etap związany z Adamem Nawałką. A każdy kolejny selekcjoner, każdy kolejny, no wiadomo, jeden uciekł, drugi został zwolniony, tak? No, nie miał okazji nawet, nie dostąpił zaszczytu takiego ładnego pożegnania, jakie miał Adam Nawałka, tak? W przypadku tam poprzedniego z prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka, myślę, że dobrze mu zrobi na pewno praca w klubie, na pewno. W klubie poukładanym, w klubie z ambicjami, z planem, tak, ze wsparciem. Myślę, że tak, że on jeszcze chwilkę poczeka i pewnie do pracy wróci. Jeśli zapytałbyś, czy czuł zawód jakiś, że nie dane mu było pracować z reprezentacją na dużej imprezie, na którą wywalczył awans, to tak. Zobacz, słucham tak opinii dziennikarzy dużo bardziej doświadczonych ode mnie, ludzi, którzy znają ten świat mediów. Słucham takich jakby podpowiedzi ich dla Czesława Michniewicza. To, o czym mówił choćby nasz widz, cytował Tomka Ćwiąkałę, że brakuje Czesławowi Michniewiczowi trochę tego spokoju ducha, może tego odcięcia się po prostu, które miał Adam Nawałka, które miał, ty teraz mówisz, po zwolnieniu dla siebie niespodziewanym, bolesnym, Jerzy Brzęczek. Nie poszedł do mediów, sobie bliskich na przykład, żeby się skarżyć. Choć też pewnie miał poczucie, że wszystkie media są przeciwko niemu. A przecież jako dziennikarze teoretycznie powinniśmy się cieszyć, że selekcjoner chodzi, że jest kontrowersyjnie, że jest głośno, że mamy o czym mówić, że mamy o czym paplać, że możemy znowu na niego go miażdżyć, tak? Czy wylewać na niego wiadro pomyj. Przestań z tym miażdżeniem. Jak to mówił, nie, bo zobacz, takie mamy podzielone głosy. Nie, to jak był to jeden głos. Poprzedni nasz rozmówca, więc teoretycznie powinniśmy łaknąć tego, a przecież każdy dziennikarz podpowiada jednak, że lepiej by było, gdyby postępował trochę bliżej po Nawałkowemu, Czesław Michniewicz. To znaczy, że my wcale tak naprawdę jako środowisko nie chcemy tego, co się teraz dzieje. Tego szamba w cudzysłowie. Chcielibyśmy gadać o piłce, po prostu. To dużo. Właśnie. O piłce, o wyborach, nie zgadzać się, kwestionować, czasami podważać, dopytywać, ale cały czas, no wiadomo, no być w piłce, tak? Rozmawiać o rywalach, o taktyce, o, nie wiem, o kontuzjach, o problemach, ale też o sukcesach, o tym, co się udało, o odkryciach selekcjonerskich, tak? To by nas, chcielibyśmy, żeby to nas zajmowało, a było zupełnie inaczej. Właśnie dlatego nasz niedzielny program nazywa się Pogadajmy o piłce. O. Natomiast... A to są nocne gadki. A to są nocne gadki. Mamy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o nocne gadki. Rekord oglądalności na żywo tego formatu, odkąd istnieje. Bardzo mnie... Pozdrawiamy wszystkich. To cieszy. Dziękujemy wam serdecznie, bardzo że jesteście z nami. Tak. Oczywiście zachęcamy do polubienia tego materiału wideo, tej naszej transmisji i oddajemy głos kolejnemu naszemu widzowi. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Karol, też z Nowego Sącza, więc chyba całe miasto was dzisiaj słucha i te 4000 to są ci kibice w Nowym Sączu. Pozdrawiamy Nowy Sącz w takim razie, serdecznie. Którzy was słuchają. Panie Jacku, no, najpierw szacunek dla pana pracy jako reportera po tej Szwecji i tym nieszczęsnym wywiadzie, tak, który tam wraca, ciągle ludzie się do niego odwołują. Ja chciałem pana zapytać, czy nie miał pan ochoty wtedy, żeby się odwinąć Michniewiczowi, bo facet się zachowywał, jakby był trenerem Argentyny i wygrał ten mundial wtedy w tym przypływie euforii. A przecież nie ta wojna straszna na Ukrainie, to pewnie by nas na tych mistrzostwach świata nie było, bo mielibyśmy jeden ciężki mecz w Moskwie i drugi nie wiadomo, czy doszedłby do skutku. Jesteśmy trochę beneficjentem też zakulisowych gier Larego Kuleszy, to trzeba jakby przyznać, że to był w stanie zrobić. Myślę, że Boniek, który jeszcze kilka dni przed wybuchem wojny mówił, że najbezpieczniejszym miejscem na świecie jest Moskwa do zagrania barażu, no
pewnie umoczony w tych konwenansach tam w FIFA mógłby się ukrępować, tak? Bo nie wiadomo kto i co, kiedy i od kogo, tak? Jak to w tej dyplomacji bywa. I to jest moje właśnie pytanie, czy no, nie żałował pan, że się pan na antenie nie odwinął Michniewiczowi za to? No i będę miał jeszcze drugie pytanie, jeśli pozwoli się. Tak, atmosfera była gorąca. Nawiązał pan do wojny na Ukrainie i myślę, że to nas wszystkich też, to nami wstrząsnęło i to bardzo mocno. Ja pamiętam ten moment, kiedy wojna wybuchła, bo to się wydarzyło też po studiu Ligi Mistrzów. Długo nie mogłem spać i potem... Z środy na czwartek. Tak, ze środy na czwartek, tak, okazało się, że jest wojna w Ukrainie. I muszę panu powiedzieć jeszcze, oczywiście do odpowiedzi dojdę, jeśli chodzi o Cezarego Kuleszę i o to stanowisko. Pamiętajmy też, że chyba na początku Robert Lewandowski powiedział, że oni sobie nie wyobrażają gry z reprezentacją Rosji. Potem związek się określił. To raz, dwa, że wszyscy patrzyli na to, co zrobi Polski Związek Piłki Nożnej, bo tak to już jest, że wszyscy patrzą na piłkę, co piłka zrobi ogólnie, ale też lokalnie. Jeśli chodzi, gdybyśmy grali z Rosją, tutaj nie wiem, jakby było naturalnie, trudno przewidywać, czy byśmy mieli, na pewno mielibyśmy w nogach bardzo trudny mecz, podobnie jak Szwedzi mieli bardzo trudny mecz w swoich nogach i przyjechali na dużym zmęczeniu. A jeśli chodzi o to, o co pan zapytał na samym początku, nie, w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Dlatego, że to była wyjątkowa chwila dla reprezentacji, dla piłkarzy, dla polskiego futbolu i tak jak powiedziałem przed chwilą, ostatnią rzeczą, jaką chciałbym w ogóle w swoim życiu zawodowym zrobić, to postawić siebie gdzieś tam wyżej. Nie, ja prowadzę działalność jako dziennikarz usłużną cały czas i jestem pośrednikiem między światem sportu a kibicami i absolutnie w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Naprawdę. Rozumiem, czyli pełen profesjonalizm też w kolejnych wywiadach z Czesławem Michniewiczem, tak? Wie pan co, to nie był moment po prostu na to, żeby roztrząsać. Zresztą po zakończeniu tej rozmowy ja również, nie wiem czy państwo pamiętacie, ale ona się skończyła, dziękuję i koniec. I nie było dalszego ciągu, tak? Ja też musiałem sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, co się w zasadzie wydarzyło, ale nie, absolutnie ani przez chwilę nie miałem takiego wrażenia, że i jakiegoś nawet pokusy, czegokolwiek, nie, absolutnie, ani przez moment, nie i jeszcze raz nie. I wrócę jeszcze do Zbigniewa Bońka, bo trochę mnie dziwi, że nie przyjechał na, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że nie przyjechał na czas mistrzostw do Polski, nie brygował w studiach, no, było go trochę na łączach. Może to są jakieś osobiste jakby powody. No do tej pory to był raczej taki no, telewizyjny brygadier, tak, który szedł i występował. Teraz postawił na łącza. Zacząłem się zastanawiać, czy to może mieć jakiś związek z tym, że no, Maciej Sawicki był w Polsce i jako sekretarz generalny no, trochę został przeczołgany przez różne dziwne służby. I Zbigniew Boniek no na pewno we Włoszech takie przeczołganie ewentualnie, gdyby komuś przyszło na myśl, bo skoro sekretarza generalnego czołgają, to dlaczego mieliby nie czołgać prezesa? No zastanawiam się głośno, tak? Skąd taka nagle awersja do przyjazdu do Polski? Oczywiście mogę się mylić, może Zbigniew Boniek był w Polsce, a ja nie wiem, w trakcie tych mistrzostw, tak? To takie moje pytanie do was, czy coś wiecie, skąd to? I jeszcze drugie pytanie, no nie jestem hejterem Zbigniewa Bońka, ale też na przykład czytałem książkę Tomasza Liskiewicza, tam z Piotrem Włosikiem napisał i jeszcze chyba z Łukaszem. Michała Liskiewicza. Michała, tak, przepraszam. Tak. No tak, teraz Tomasz się stał sławniejszy, więc... Tak. A pan Michał miałby inne zdania na ten temat. Tak. I chciałem w tym kontekście zapytać, że no tam Michał Liskiewicz wprost mówi, że Zbigniew Bonik w ogóle nie pomagał polskiej kandydaturze na Euro 2012. W zasadzie ją wyśmiewał, nie starał się, tak? Stawiał niejako na Włochów. I zastanawiam się, no jaki trzeba być mistrzem i szamanem, żeby tą kartę jakby takiego wstydu, nie, że się wtedy nie pomogło Polsce przekuć w
jakiś talisman i w taką no, niezagrożoną przez 8 lat, 9 lat pozycję, jego kadencja jako prezesa takiego no, mistrza futbolu i osobę powszechnie szanowaną w Polsce. Dziękujemy to bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Coś mi mówi, że nie jest ten nasz kochany widz wielkim fanem osoby Zbigniewa Bońka. Kojarzysz taki, odnośnie Zbigniewa Bońka, taki mem, kiedy Jerzy Brzęczek mówi coś na ucho do Roberta Lewandowskiego, jest podpis, na kolanach będziesz błagał, żebym wrócił. Myślę, że ja nie moglibyśmy. Tego, tak? Nie, jest, jest, nie, taki, tak? Jest, jest. On się pojawiał kilkukrotnie, jak odpadaliśmy na Euro 2021 z grupy i tak dalej. Ostatnio też, też się pojawił. Myślę, że można by przerobić też na Zbigniewa Bońka takim. Jeszcze będziecie błagać, żebym wrócił. Takie słowa padły. Nie, nie, róbcie tak, żebyśmy nie musieli wracać. Chyba tak powiedział Zbigniew Bońka, tak. Kiedy się żegnał z prezesurą w Polskim Związku Piłki Nożnej. Ja przyznam, żeby to nie była kolejna klątwa Bońka. Przyznam, że ja nie wiem, czy pan Zbigniew był na miejscu, czy był w Polsce, bo mnie nie było w Polsce, więc ja tego nie sprawdzałem, czy był. Z tego, co wiem, to chyba nie wybierał się do Kataru na Mistrzostwa Świata, a że działa online, no tak działają dzisiaj media. On jest w Rzymie, a większość czasu tam spędza. Ma tam dom, rodzinę. Tak, tak. Też patrząc na prognozę pogody, można zrozumieć, czemu wybrał Rzym, a nie Warszawę. Absolutnie. Na czas Mistrzostw Absolutnie. Świata. Tym bardziej, że chyba pełni teraz rolę stałego eksperta na kanale Prawda Futbolu Romana Kołtonia. To też i w Polsacie jest ekspertem również podczas meczów Ligi Mistrzów, więc no tak, tak, myślę, że to też jest jakby zrozumiałe zupełnie. Jeszcze było o kwestia kandydatury naszej na Euro 2012. Ja jeszcze pomógł Zbigniew. Nigdy nie pytałem Zbigniewa Bońka o kwestię tego, kogo wspierał, ale szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że w przypadku człowieka, który załatwiał tutaj finały Ligi Europy w Polsce, żeby czy Mistrzostwa Młodzieżowe, Mistrzostwa Europy, Świata U20, przepraszam, świata, no żeby nagle tak się plecami odwracał, mówił, że nas Mistrzostwa Europy nie interesują. Nie wiem, może miał pan Michał takie wrażenie, że tak było. Że nie pomagał, ale trzeba przyznać, że przez te 8 lat raz, że no, graliśmy na dużych turniejach, awansowaliśmy. Wybór na pewno Adama Nawałki się bardzo udał, jeśli chodzi o selekcjonera reprezentacji Polski. Wybór Jerzego Brzęczka, mimo że mam zastrzeżenia duże co do końca, co do decyzji zwolnienia Jerzego Brzęczka, no to jednak też zobacz, no, sukces w postaci pozostania w Lidze Narodów, awans na Mistrzostwa Europy, w zasadzie w cuglach ten awans wywalczony. No ale spokojnie, też nie odwracajmy narracji, bo krytykujemy dzisiaj reprezentację za styl. Tamta reprezentacja, pamiętasz mecz, pamiętasz doskonale. Pamiętam wszystko. Pamiętamy wywiad twój z Robertem Lewandowskim. Mecz z Włochami, później mecz z Holandią u siebie, mecz z Holandią na wyjeździe. Tak. Ta Liga Narodów też boleśnie doświadczyła, tak jak Czesława Michniewicza, tak i Jerzego Brzęczka. No tak, i pojawiło się... Styl awansu też był taki, wyniki były. Pojawiło się, ale było pierwsze miejsce, hej, w grupie. Okej, okay, no to... Aman. Super, ale mecze u siebie, wyjazd Dobra. Na Słowenię... Zgadzam się. Nie graliśmy pięknie wtedy. Tak jest. Nie graliśmy, na pewno nie graliśmy pięknie. Szlifowaliśmy ten diament jakoś bez większego sukcesu, ale jednak. Kiedy my graliśmy pięknie, z drugiej strony ktoś powie. Ajku. Ale mimo wszystko, może mamy zbyt duże wymagania, ale generalnie sukces, w sensie cel został osiągnięty, dwa cele zostały osiągnięte. I mówimy o Zbigniewie Bońku. I ten sposób pożegnania Jerzego Brzęczka no, wzbudza we mnie taki. Krzyk niezgody, że tak nie można po prostu. Jeśli człowiek wykonał zadanie, to nie można po prostu tak go się Najważniejsze, pozbyć. Że nie przed świętami, jak to uzasadniał Zbigniew Boniek. Zobaczymy, czy Dobra. Stary Kulesza pójdzie jego śladem. Jaki jest twój ulubiony piłkarz reprezentacji Polski? Młody czy stary? Historycznie czy... Nie, z tych obecnych. Z obecnych. A muszę wskazywać naprawdę? To jest bardzo trudne pytanie, bo później nikt ze mną nie będzie chciał rozmawiać. To jaki jest twój ulubiony rozmówca? Rozmówca, reprezentantów. A to łatwiej. A to Mam łatwiej. Swój typ. Zobaczymy, czy się tak? Aha. Wojtek Szczęsny. Tak też myślę. Dlaczego?
Wiesz co, dlatego że, powtórzę, proszę się nie obrażać, ja lubię ze wszystkimi rozmawiać, ale z Wojtkiem jest po prostu jakoś tak inaczej. Może też dlatego, że rzadko. Ja generalnie lubię z chłopakami rozmawiać. Ostatnie te wywiady, tak, muszę teraz popracować nad PR-em, że to nie jest tak, że tylko z Wojtkiem lubię, a zresztą niespecjalnie. Przeciwnie. Lubię z chłopakami rozmawiać, bo też oni się zmieniają, otwierają się, mają czasami dużo do powiedzenia i najczęściej wtedy, kiedy długo nie rozmawiamy ze sobą, kiedy te wywiady nie są częste, kiedy są raz na jakiś czas. Bardzo dobrze wspominam rozmowę z Adamem Buksą, bardzo dobrze wspominam rozmowę kiedyś dawno temu z Bartkiem Kapustką, naprawdę jak przyjechał na zgrupowanie, super fajna rozmowa z nim również. Z Robertem Lewandowskim zawsze to są fajne rozmowy, ze względu na to, że to jest dla mnie w ogóle duże wyzwanie dziennikarskie, bo wiem, z iloma osobami Robert rozmawia, z Polski, z zagranicy, ze świata, z Europy, z krajów, które pierwszy raz z nim przeprowadzają wywiady i naprawdę czasami trzeba się nagimnastykować, żeby wymyślić coś, czego on już nie usłyszał wcześniej. Czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale wiem, że Robert też nie lubi, lubi o piłce, ale też czasami lubi o sobie i to jest fajne, że jest na to otwarty, że lubi o sobie w sposób taki właśnie ciekawy porozmawiać. Czasami mamy możliwość, żeby porozmawiać dłużej, czasami nie. Ostatnia rozmowa chyba z zegarkiem w ręku 8 minut. Bardzo duży stres, bo już były naciski, żeby kończyć wywiad. A jeśli chodzi o Wojtka, to naprawdę ja z Wojtkiem rozmawiałem 3 razy może. Mówisz w takich dłuższych wywiadach, a z serii tak, oko w oko, tak, albo... Tak, i ten ostatni też wywiad właśnie taki bardzo osobisty, bardzo osobisty. I to jest właśnie gość, który się też nie boi otworzyć i czasami się przyznać do pewnych rzeczy. Wiesz co, to samo było z Arturem Borucem. Było tak ci cieplej na serduszku, naprawdę, jak oglądałeś go teraz na tych mistrzostwach, bo byłeś praktycznie nawet na pewno przy całym jego okresie reprezentacyjnym. Oglądałeś, jak on dojrzewa, od początku bardzo pewny siebie, ale duże turnieje nigdy nie były dla niego łatwe. Teraz jest już ojcem i w końcu zaliczył absolutnie udany. Mi się podobało to, że on miał złapał dystans. Jeszcze te obrazki z synem. Złapał dystans duży do swojej historii na dużych imprezach. Ja pamiętam jego debiut z Kanadą i pamiętam jego tatę Maćka biegającego z aparatem i robiącego mu zdjęcia. To pamiętam jeszcze. Tak jak powiedziałeś, całą jego karierę w reprezentacji miałem się okazję jej przyglądać. I wydaje mi się, że może się wydarzyć tak, że będę widział, jak on schodzi ze sceny, kiedy będzie żegnał się z reprezentacją Polski. A powiedziałem o tym, że złapał duży dystans do tego, co zrobił w poprzednich turniejach, bo on się z tego śmiał, sobie żartował już z siebie samego. I to było urocze, naprawdę. Powiedział, że już, no jeśli w pierwszym meczu na dużej imprezie łapie czerwoną kartkę, potem łapie kontuzję, potem wpuszcza farfocle, robi błędy, samobuja jeszcze zaliczy. Mówi, to ty, no to czego mi jeszcze brakuje, jeśli chodzi o duże imprezy w reprezentacji Polski? No czego? No fakt, już niczego byś nie wymyślił. A tu się okazuje, że wyciąga 2 rzuty karne. Jeszcze ten drugi komu? Hello, jedyny mecz, w którym pan Messi nie strzelił gola, to mecz z Polską. Dzięki Wojtkowi Szczęsnemu. Więc ta historia jest niesamowita, ona się niesamowicie domyka. Jestem ciekaw. Mowa, absolutnie. Tak, tego kolejnego ewentualnie wywiadu, ale... A planujesz jakieś wywiady? Radzisz coś? Tak. Panowie wrócili teraz do klubów. Następna okazja dla mnie taka, to będzie marzec, tak. Zobaczymy, w jakich okolicznościach będą te rozmowy przeprowadzane. A widzisz, teraz mi się przypomniało. A nie próbowałeś na mundialu, czy jakby to, co dostawaliście jako broadcaster od FIFA i tyle pracy, że jakby... Jedno i drugie. Był na początku komunikat, że możemy się umawiać indywidualnie na rozmowy, a potem się okazało, że to jest niemożliwe. Więc nie było tam w ogóle wejścia na teren hotelu, w którym mieszkała reprezentacja. Natomiast przypomniał mi się jeszcze Arek Milik,
z którym miałem naprawdę też fajną jedną rozmowę dotyczącą jego życia we Włoszech, kiedy jeszcze grał w Napoli, teraz do tych Włoch wrócił. No i też no, pamiętasz zresztą taka rozmowa, która zrobiła dużo szumu, czyli z Krzysztofem Piątkiem. Bo to były rozmowy z Krzysztofem Piątkiem, rozmawiałem ten jeden jedyny raz, z Arkiem Milikiem ze dwa razy. Generalnie uważam, że naprawdę musi minąć trochę czasu, żeby się czegoś takiego konkretnego dowiedzieć, takiego mocnego, takiego, mieć taki fajny ładunek. Teraz ci podpowiem. Teraz możesz mieć fajnego piłkarza z Napoli po udanych mistrzostwach Europy, kapitalnego rozmówcę, bardzo inteligentnego człowieka. Nie wiem, czy był kiedyś w Oko w Oko. Bartosz Bereszyński. Duża przyjemność z nim jest nie był. Rozmawianie. Nie był. Również to na pewno. To prawda. Twierdzisz. To prawda. Czy mamy na łączach kolejnego widza? Jak wygląda sytuacja? Mamy. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Radku. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Robert, się kłania. Robert, dobry wieczór, panie Robercie. Witam pana pięknie. Przysłuchuję się panu w dyskusji, bardzo ciekawej zresztą, powiem szczerze. I ta ostatnia sentencja, którą panowie wygłosili odnośnie pana Bereszyńskiego, absolutnie polecam, bo parokrotnie miałem okazję słuchać wywiadów z tym człowiekiem, bardzo inteligentnym zresztą i ciekawie padającym o piłce nożnej, a tak naprawdę media, mam wrażenie, go pomijają może ze względu na to, że nie gra w zbyt dobrym klubie, a to jest człowiek, który ma dużo do powiedzenia ze strony boiska, tak mi się wydaje, tak na marginesie. Jedna kwestia, która mnie nurtuje od jakiegoś czasu, bo próbuję sobie wyrobić zdanie na temat tego, co się dzieje wokół naszej kadry i powiem panom szczerze, że ten mętlik, który się pojawił w mediach wszelkich możliwych, jest tak potężny i tak zagmatwał całą historię, sytuację, że tak na dobrą sprawę trudno po dzisiejszym wywiadzie pana Mazurka z panem Czesławem Michniewiczem, który wszystkiemu zaprzecza i stawia zupełnie i absolutnie inne tezy, różne tezy w stosunku do tego, co słyszymy, co czytamy, co oglądamy. I powiem szczerze, mocno zastanawiam się, o co tu chodzi, bo to jest słowo przeciwko słowu. I mam pytanie do panów, ponieważ byliście na mundialu, widzieliście to bardzo bliska, nie tylko w sytuacji, kiedy były włączone światła i kamery. Jak wy to widzicie? O co tu w tym wszystkim chodzi? Bo z jednej strony ja rozumiem, że trzeba dać trochę ciszy, spokoju, trochę to było rozdmuchane, trochę tam pojechali dziennikarze, żeby trochę zrobić afery, ale dziwi mnie jedna rzecz. Dlaczego piłkarze w tym wszystkim do dnia dzisiejszego milczą? Bo te krótkie wywiady pisane przez pana Węglarczyka ze strony Roberta i tam jakieś krótkie zdania ze strony czy to Pychowiaka, czy to Wojtka Szczęsnego, no, dla mnie nie do końca oddają rzeczywistość. Jak wy, panowie, z perspektywy tam katarskiej, wy to czuliście jako dziennikarze doświadczeni? Doświadczony, po pierwsze, doświadczonym dziennikarzem to jest Jacek. Ja to jestem tutaj. Ja poleję. Małe Miki. Po drugie, polej, jak możesz, też poproszę. Tak, po trzecie, tak. Nie kilka słów Grzegorza Krychowiaka, bo kilka słów to może nasi czujni, sprytni koledzy z działu social media, których swoją drogą to ich powinno się nazywać aferzystami, a nie tutaj Tomka Wodarczyka czy mnie, bo ten wywiad był naprawdę bardzo obszerny. Oczywiście żartuję, puszczam oko do naszych kolegów z mediów społecznościowych, przesympatycznych, jak zawsze niezawodnych, ale to była naprawdę długa rozmowa z Grzeszkiem, też myślę, że dość szczera, bo zwiastował, że wyjdzie afera i wyszła ta afera. No właśnie, Jacku, komu wierzyć? Panie premierze, jak żyć kiedyś było? Komu wierzyć? Oj, premier tego nie powie, bo już raz platno, więc nie powie. Pan powiedział, że niektórzy dziennikarze pojechali tam, żeby zrobić aferę. Dobrze słyszałem? Tak, to jest też narracja selekcjonera. To znaczy się, ja myślę, że doskonale wiemy, że część dziennikarzy między innymi pojechało tam po to, żeby powyciągać smaczki, które pasowałyby ich do tezy. Także chyba wiemy, o czym mówimy. Okej. Ja powiem tak, że naprawdę przez długi czas, chociaż przygotowania były krótkie, przez długi czas my rozmawialiśmy wyłącznie o piłce. Naprawdę. Podczas tego mundialu mówiliśmy wyłącznie o piłce. Nie było tematu premii, bo myśmy o niej nie wiedzieli. Albo inaczej. No nikt tego... Tych słów, które padły pewno w tym chodzi blogu. Panu o pierwsze zgrzyty już po meczu Meksyk-Polska czy Polska-Meksyk na linii selekcjoner-dziennikarze. Musztarda, którą wspominasz, choć to okay. Naprawdę, ale jak dobrze. Ja marzę, żeby zapomnieć w ogóle o tym słowie, ale też panowie, kwestia szczerze, wina, szczerze robienia mówiąc, wody z wina, wina z wody. Tak, tak, proszę mówić. Szczerze mówiąc, kwestia premii to była taka naprawdę
ostatnia kropla, która po prostu ten menu wypukły, wylała na zewnątrz i wtedy już mało kto wytrzymał, słuchając i oglądając to, co tam się działo, bo to już, ja myślę, że to początki były troszeczkę wcześniej. Ten Meksyk dla mnie, osoby, która miała pełną świadomość, że pan Michniewicz, obejmując stanowisko trenera reprezentacji, będzie grał ultra defensywnie i wiemy, jak jest nastawienie trenera do taktyki, do sposobu gry i nie oczekiwaliśmy cudów, ale umówmy się, no to, co zagrali ten piach, to po prostu nie dało się ogonać, zęby i trzewia bolały. Po prostu. Pełna zgoda. Nie wiem, co powiedzieć. Ja wiem, że panu trudno zabrać głos, bo jesteście dziennikarzami i jeszcze z wami trochę wywiadów, trochę spotkań i pytanie, co powiedzieć. To znaczy, ale my jako osoby oglądające, no też chcemy wyrobić sobie swoje zdanie. Proszę nam w tym pomóc. Jak najbardziej. Więc tak, wszyscy widzieli, jak wyglądał mecz z Meksykiem i z Argentyną. Wszyscy to widzieli, naprawdę. Tu nie trzeba też, nie można mydlić oczu. Nie można powiedzieć, że to był piękny, ofensywny, porywający futbol, w którym reprezentacja Polski raz po raz brała piłkę i sunęła jednym, kolejnym, następnym atakiem na bramkę przeciwnika. Myślę, że nam przesłonił obraz tego meczu niewykorzystany rzut karny, bo o tym się mówiło najwięcej, że Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego, ale w tym meczu, podobnie jak w następnym meczu z Arabią Saudyjską, kiedy Arabia też miała swoje okazje, my nie byliśmy, oczywiście ten mecz wygraliśmy i super, i fantastycznie, i z Argentyną tylko przegraliśmy 0-2 i to też fajnie, bo tylko 0-2, ale w tych meczach wszystkich nie pokazaliśmy takiego pazura, nie pokazaliśmy drużyny, a mamy argumenty, mamy zawodników, mamy umiejętności, żeby spróbować podjąć walkę, podjąć rękawice, próbować przejąć inicjatywę, kogoś zaskoczyć. Myślę, że mamy takich piłkarzy. Będę powtarzał, że Polska naprawdę nie jest gorsza piłkarsko od Japonii, czy od Korei Południowej, czy od Maroka, czyli od drużyn, które grały po prostu chwilami fajniej, ładniej i też skutecznie potrafiły grać. Znaczy nie jest gorsza piłkarsko, jak się okazuje jest. Nie, chodzi sobie o sumę indywidualnych umiejętności. Tak jest, o to mi chodzi. O, z Marokiem to bym polemizował. A ja bym mówiąc, nie polemizował. Natomiast od takiej Australii na pewno nie ma. A ja bym nie polemizował w ogóle z tym, co powiedziałem. To możemy jak, teraz jak to kiedyś powiedział Baz Astral, zawsze miałem do siebie zaufanie, nie będę go podkopywał. Nie, ale wiesz, możemy teraz dyskutować pozycję po pozycji, ale okay. Możemy, ale generalnie, jeśli weźmiesz pod uwagę kilku polskich... Ale Australia potrafiła te w chwilę później tę Argentynę postraszyć, walczyć z nią do końca i przegrać to spotkanie różnicą jednego gola, a myśmy zupełnie oddali piłkę. Postanowiliśmy przetrwać, nie dać sobie szansy na nic więcej, przy czym ten mecz z Argentyną jestem w stanie bardziej zrozumieć niż mecz z Meksykiem. I teraz zobacz, ty i ale jeszcze do naszego gościa się zwracam, co do jednej rzeczy. Ja tutaj zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości to, co powiedział Czesław Michniewicz w studiu po przyjeździe z Mistrzostw Świata u mnie. Omen, gratuluję wywiadu, panie Jacku. Dziękuję. Bo pan był jednym z dziennikarzy, który nieprawdopodobnie wkurzył pana Czesława i on dał temu wyraz na wizji. To nie o to chodzi, nie to było celem. Pan dążył do końca i pan chciał wszystko, o co pan pytał, chciał pan usłyszeć odpowiedź. To nie do końca pasowało pewnie trenerowi, na tak na szybko przynajmniej. Dzisiaj pewnie było do tego się wszystko odniosło inaczej. Nie przerywam. Nie, chodzi mi o to, że trener powiedział wtedy, jak naprawdę kosztowny emocjonalnie był ten mecz. Jak bardzo istotne było to, żeby go nie przegrać. Ja myślę, że mówię o meczu z Meksykiem i czasami w tej myśli, w tym celu, żeby go nie przegrać, zapomnieliśmy o tym, że powinniśmy dążyć do tego, żeby go wygrać. O to chodziło. I rozumiejąc naprawdę to, z czym się zmagali piłkarze i selekcjoner, że przecież, słuchajcie, no 2002 rok, przegrywamy pierwszy mecz, 2006 rok, przegrywamy pierwszy mecz, 2008, przegrywamy pierwszy mecz, jedziemy na mistrzostwa, gramy na mistrzostwach Europy u siebie, nie wygrywamy, jedziemy na mistrzostwa Europy 2016 i tam udaje nam się wygrać 1-0 z Irlandią Północną i potem jedziemy na mistrzostwa świata i przegrywamy z Senegalem i potem jedziemy na Mistrzostwa Europy i przegrywamy ze Słowacją. I myślę, że naprawdę
większość tych liderów miała w pamięci te pierwsze mecze, przegrane mecze. I ja jestem w stanie zrozumieć to, że oni za wszelką cenę tego nie chcieli powtórzyć. Tak, jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast... W psychologii sportu jest taka mądra teza, mianowicie jeśli jesteś sportowcem, to ty nie możesz przetrwać, tylko musisz wygrać. Ty musisz dążyć do tego, żeby wygrać. A jeżeli my wyjeżdżamy z głową, że nie możemy absolutnie przegrać, nie możemy zrobić wszystkiego, co powinniśmy zrobić, bo najważniejszym celem jest to, żeby wyjść z grupy, a później to już będziemy się martwić. To jest minimalizm. Sportowiec ma wygrywać. Nie wiem, czy panowie słyszeli tę wypowiedź trenera Maroka. On był wściekły o różne rzeczy, bo on tam pojechał grać w niedzielę. I to jest mentalność zwycięzcy. A mam wrażenie, że tego ani w chłopakach, ani w trenerze ich przynajmniej nie było. Jeśli miałbym rzeczywiście szukać czegoś, co mnie niepokoi, tak naprawdę niepokoi, to tego, że nie było zapalenia iskry takiego wojownika. Ja chłopakom nie odmawiam tego, że oni nie chcieli wygrać, ale ja miałem wrażenie po słowach Grzegorza Krychowiaka po meczu z Chile, że my będziemy grali brzydko. I później takie ugruntowywanie przekonania, że my w zasadzie przyjechaliśmy na mundial tylko, żeby wyjść z grupy. Z podkreśleniem słowa tylko wyjść z grupy. A rolą trenera jest absolutnie przekonywać tych chłopaków do tego, że wy jesteście w stanie naprawdę pokazać wielki futbol na wielkim turnieju. Zajście jak najdalej. Macie mundial raz na 4 lata. Słuchaj, wracam do Leo Benhakera z 2006 roku i meczu z Portugalią. I wracam do tych dwóch pozycji bocznych obrońców. Grzegorza Bronowickiego i Pawła Golańskiego. Mam nadzieję, że obaj mi wybaczą, że akurat ich biorę teraz sobie na widelec. Ale przekonanie tych zawodników, że są w stanie powstrzymać wielką Portugalię, to był cel trenera, który wtedy prowadził tę reprezentację. Zasianie w tej drużynie myśli, że wy jesteście w stanie z nimi wygrać. Ale na Euro z grupy nie wyszli. Tak, masz rację. Ale mówimy o wielkich meczach, które napędziły reprezentację. Zobacz, w Lizbonie było 2-2. Nikt mi nie powie. Ja pamiętam tamten mecz i naprawdę pamiętam, jak grała reprezentacja. Ona naprawdę chciała wygrywać. Ona się czuła mocna. Czy mieliśmy lepszych piłkarzy? Ja mam wrażenie, że ta drużyna jadąc na mundial nie czuła się do końca mocna. A niesłusznie, właśnie o to chodzi. Niesłusznie powinna się czuć mocna, bo no jest mocna. To. Bo ci piłkarze są dobrzy. I teraz panowie, wróćmy do mojego pierwszego pytania. Co waszym zdaniem jest powodem, że piłkarze nie zabierają w ogóle głosu w tej chwili w tej sprawie? Bo nie muszą o tym rozmawiać. Mają wakacje, znaczy mieli urlopy, chcieli chwilę odsapnąć. To też jest pewno. Takie drobne życiowe sprawy. Po prostu chcą się też od tego odciąć, odczyścić głowy. Każdy się rozjeżdża do swoich klubów. My tu zostajemy w naszym piekiełku. Oni mają dalej swoje sprawy. To jest myślę, że taka prozaiczna sprawa, ale wbrew pozorom to ma znaczenie również. To raz, a dwa, że no my jako czasami też, oni są pracownikami pewnej większej struktury. Każdy z nas gdzieś pracuje i no nie musi zabierać głosu w każdej sprawie. Okej, ta sprawa jest ważna, dotyczy zawodników, ale mimo wszystko oni czasami zwyczajnie mogą nie chcieć o tym mówić. Niektórzy są, nie czują jeszcze się na tyle mocni w tej kadrze, żeby zabierać w ogóle głos. Po tym, jak zabrał głos kapitan i jeden z liderów i trener, który mówi cały czas. I zapewne wychodzą z założenia, że ci dwaj reprezentowali ich. Otóż to. Tak? Reprezentowali się, że... szeroko rozumianą szatnię i czują, że tak jest dla nich bezpieczniej. Po prostu nie zajmować. Trafisz sobie wyobrazić dzisiaj Nikolę Zalewskiego, który udziela wywiadu La Gazzetta dello Sport i mówi, jak to wyglądało. Albo, nie wiem, Michał Skóraś, że on, słyszymy, on że się pojawia. Gdzieś w tym... zabawnym, nie do końca traktowanym na poważnie podziale, przeciąganiu liny, namawianiu premiera na coraz wyższą kwotę premii, duży udział miał na przykład Łukasz Skorupski. No przecież Łukasz Skorupski po prostu nigdy nie udziela wywiadów, więc nie zadzwoni teraz do Roberta Mazurka i nie powie, chętnie połączę się z porankiem RMF i powiem, jak to było z mojej
perspektywy. Panowie, ja generalnie myślałem, że bardziej chodzi mi o zawodników tych najbardziej doświadczonych, którzy mogą trochę więcej niż ci młodzi, którzy tak naprawdę dopiero są albo na początku, albo gdzieś tam w połowie swojej drogi kariery reprezentacyjnej. Ja myślałem tutaj bardziej o tych doświadczonych, o tym trzonie, którzy mogą troszkę więcej. Może z nimi jest tak, wie pan, że oni może potrzebują trochę czasu, żeby to się ułożyło, żeby złapać dystans. Czasami też tak jest. Tutaj trzeba być bardzo wyrozumiałym, też empatycznym, otwartym na to, co kto lubi i czego potrzebuje w danym momencie. Może akurat trener ewidentnie lubi być w przestrzeni medialnej. Lubi tę szermierkę. Lubi się z tym mierzyć. I nie czuje, że dla niego być może lepiej byłoby zrobić nie jeden, dwa kroki w tył i czasami się nie wypowiedzieć. Trener ma potrzebę, żeby się wypowiadać. Piłkarze nie mają takiej potrzeby, przynajmniej większość z nich. Nie możemy ich też do tego zmusić. Dosłownie nie możemy ich do tego zmusić. Pewnie coś w tym jest. Panowie, bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność z panami porozmawiać. Bardzo dziękuję. Po ostatnim moim telefonie i rozmowie z panem Basałajem i z panem Święcickim, moi sami mieli wielkie pretensje, że ich nie poinformowałem o tym, bo to miało być wielkie święto, więc z tego miejsca bardzo, bardzo proszę, Bartek, Tomku, serdecznie was pozdrawiam. Nie gniewajcie się, dzisiaj was o tym poinformuję. Pomyślności wszelkie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pomyślności również. Wesołych świąt już, można powiedzieć. Bartka i Tomka. Tak. Wesołych świąt. A wiesz co? Rzeczywiście ta narracja szła i ja jestem przekonany o tym, że trener kupił piłkarzy tą narracją. Wszyscy wiedzieliśmy, że trener chce wyjść z tej grupy sposobem. Znalazł sposób na Szwecję i awansował. Miał mało czasu, bardzo mało czasu, żeby przygotować do tego nienormalnego mundialu, wciśniętego w klubowy sezon drużynę i wyjście z grupy też miało nastąpić sposobem. I spodziewaliśmy się, że gra będzie defensywna, pragmatyczna, na wynik, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak bardzo pragmatyczna, tak bardzo defensywna, tak bardzo na wynik, a jednak piłkarze, mówisz, że zaczęli narzekać, ale dopiero jak odpadliśmy, dopiero po meczu z Francją, wyszedł Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, wcześniej wszyscy jak jeden mąż wspierali to podejście. Nawet Robert Lewandowski nie narzekał. Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak, dwaj główni orędownicy tego stylu gry. Wojciech Szczęsny wmawiał nam, że my inaczej nie umiemy. Dosłownie padały takie zdania. My nie umiemy inaczej lepiej grać. Kupowałeś to, wierzysz w to, że... No chyba nie. Z tego, co dotychczas mówiłeś, to chyba nie. Że nie umiemy lepiej grać? Nie, no umiemy lepiej grać. Umiemy, ale zastanawiałem się cały czas... Ustawiono cel nadrzędny. Czy cel uświęca środki, właśnie. Nad tym się zastanawiałem, czy... I jakie masz dzisiaj poczucie? Naprawdę... Czy uświęcił? Sądząc, może my też za dużo wymagamy, albo za często narzekamy, albo za mocno narzekamy, albo szukamy winnych cały czas, zamiast się zastanowić, czy słusznie. Ja mam wrażenie, że ta drużyna ma potencjał na pewno na to, żeby zagrać dużo lepiej, bo zagrała ze Szwecją, mam wrażenie, fajny mecz po prostu, fajny ofensywny mecz. Ktoś powie znowu, zmęczona Szwecja, wyczerpana po swoim pierwszym barażu. Trudno to porównać, albo z emocjami na Mistrzostwach Świata. Ja mam wrażenie, że mamy tylu piłkarzy ofensywnych. Pamiętasz to spotkanie nieformalne, z którego później trener się wycofał, że już więcej nie będzie takich spotkań nieformalnych po meczach, kiedy zadał pytanie, czy ktoś z dziennikarzy obecnych na treningu z tymi rozmawiał, pamiętasz? Znalazłby bardziej ofensywny skład niż on. No i nikt by nie znalazł, tylko pytanie, czy... Nie, zaczęliśmy próbować wejść w polemikę, ale trener każdą tę odpowiedź zbywał, znajdował na nią uzasadnienie, ale przecież nie rzecz była jakby w personaliach. Otóż to, chodziło o nastawienie. Chociażby o nastawienie Jakuba Kamińskiego, który był zobligowany do tego, żeby, zdaje się, Gallardo, żeby go zablokować, nie pozwolić mu ruszyć z miejsca, a to jest piłkarz na wskroś ofensywny, któremu należy dać możliwość do tego, żeby ten potencjał ofensywny na Mistrzostwach Świata pokazał. Przypominam sobie naprawdę Irlandię Północną z 2016 roku i Bartka Kapustkę, który miał, ja nie mówię wolność, tak? Pamiętajmy, w jakich okolicznościach do tego składu wskoczył, bo kontuzjowany był Kamil Grosicki i pojawił się nagle Bartek Kapustka, ale i dryblował, i podawał,
No i grał z dużą swobodą. Próbowaliśmy, to był też pierwszy mecz, też był ważny. Też przegrywaliśmy wcześniej wszystkie pierwsze mecze, albo nie wygrywaliśmy ich. I wydaje mi się, że skład był okej. Dobór był w porządku. Nikt się w ogóle chyba do selekcji trenera też się nikt nie przyczepiał specjalnie, bo... Pamiętam głosy, kiedy pojawił się skład na te półtorej godziny przed meczem. Wydawało się, że jest to ofensywny skład. Owszem, tak. I czekaliśmy na to, żeby ten potencjał ofensywny uwolnić, żebyśmy go zobaczyli, żeby były stwarzane okazje. Zobacz, jak wyglądała fajnie ta laga w meczu z Arabią Saudyjską, po której padła bramka Piotra Zielińskiego. No, fenomenalna. To było... To już nie była laga, to już była akcja podobna, nawet powiedziałbym, po części do akcji na 2-0 reprezentacji Argentyny, przynajmniej w zalążku. No, rzeczywiście, są pewne podobieństwa, ale chodzi o to, że tutaj dostrzegłeś po pierwsze pomysł, podanie, szybkość, Mati Cash, prawda? I gdzieś tam się znalazł Piotr Zieliński, mieliśmy jeszcze, przepraszam, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński i wszystko zagrało i się zazębiło. Czemu nie mogliśmy tego grać częściej? Czemu nie mogliśmy tak kąsać? Bo nie chcieliśmy przegrać pierwszego meczu. Jesteśmy uwiązani. Dobry wieczór, jeszcze jeden dziś telefon. Trochę cię dobry tu przetrzymałem. Kuba z tej strony. Dobry wieczór. Cześć, Kuba. Ja mam takie pytania, no dwa, trzy pytania. Jedno do pana Jacka, bo zastanawia mnie po meczu ze Szwecją, kiedy pan Czesław Michniewicz potem się odpalił w kanale sportowym i zaczął zarzucać. Tak się domyślam, że to było do pana, że pan zdradzał żony, po pijaku lądował pod siedzibą swojej firmy. Jak panu to nie przeszkadzało, żeby potem się z nim jeszcze jednak rozmawiać? Bo to nie jest obrażenie takie wulgarne kogoś, że ktoś jest hamem, tempem czy coś w tym rodzaju, tylko to są takie dosyć mocne zarzuty wobec danej osoby, więc chciałem się zapytać, dlaczego pan jeszcze temu człowiekowi podaje rękę? I jeszcze mam następne zaraz dwa, ale prosimy się ustosunkować do pierwszego pytania. Jakie rzeczy naprawdę państwa interesują? No. To ja powiem tak. Wydaje mi się, że to nie jest godna osoba do podania ręki od tego momentu. To ja powiem tak. To nie było, wydaje mi się, że to nie było o mnie akurat. Pierwsza część wypowiedzi pana trenera, o której pan wspomina, ta była do mnie, bo tam pojawiło się moje nazwisko, natomiast ta dalsza część myślę, że nie była o mnie. Przynajmniej ja nie wziąłem ją do siebie, że ona dotyczyła mnie. Później pan trener jeszcze wspomniał o koszulkach reprezentacji Szwecji, które rzekomo niektórzy z wymienionych dziennikarzy mogli mieć na sobie podczas meczu ze Szwecją, co było totalnym absurdem. Ale to już powiedział dzień. No parę zarzutów. Dobrze, także to nie było o mnie. A drugi jest moja taka trochę teza, że nie wiem, czy państwo, panowie pamiętacie aferę tam z 2000, jak Michniewicz prowadził Lecha. I tam ta cała afera o te pieniądze, które tam były rozdawane w autokarze i wydaje mi się, że Czesław Michniewicz po prostu jemu się wydawało, że będzie zrobić tak jak w Lechu, czyli że Piotrek Krejs wszystko, tam był to ten Krejs, który wziął te wszystkie koperty, a niestety Robert Lewandowski nie okazał się takim cwaniaczkiem. I pytanie, czy się zgadza się z taką opinią, czy to jest zbyt duża interpretacja tych wydarzeń? Ja powiem z ręką na sercu, że ja do takich rzeczy nie chcę wracać. Proszę mi wybaczyć, ale wie pan, to też czasami pewne rzeczy też trzeba zamykać. One wydarzyły się dawno temu, nie było mnie tam. Nie znam tych relacji szczegółowo. Nie próbuję uciec od odpowiedzi, ale nie chcę. Ale postąpienie z premiami nie było trochę podobnie? Zbieraniem tego w nocy, tych kontaktów, kont bankowych i tak dalej? Tak jak rozmawialiśmy w zasadzie o 2 godziny, o tym mówimy, że są w tej chwili 2 wersje. Ja poznałem wersję osobiście pana trenera, który mówił, że nic takiego nie miało miejsca, po czym znam relację z drugiej ręki jednak, że mogła mieć taka sytuacja miejsce. Chyba z godzinę temu o tym mówiliśmy, że my tego nie dojdziemy do końca, ale same te różnice, które nie są ze sobą konfrontowane, wytwarzają tak toksyczny klimat, że no, trudno tę atmosferę będzie oczyścić. Takie mam wrażenie. Natomiast ja w te kwestie sprzed lat nie chcę wchodzić. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy życzymy, jak każdemu. Wesołych świąt. Kibiców, tak. Wesołych, tak spokojnych świąt, zwłaszcza kibicom reprezentacji Polski, spokojnych świąt, chociaż się nie zanosi.
Zostawmy już to. Zostawmy już reprezentację Polski, zostawmy już Czesława Michniewicza i też sami mówimy emocje na bok. To może nie iśmy już w taką narrację. Masz tylko, Radek. Taką narrację, że tak samo jest dzielenie premii w autokarze Lecha. Nie iśmy już w takie tylko tematy. Zobacz to już jest taka nagonka. Jedną rzecz zobacz. My rozmawiamy o piłce troszeczkę, o warsztacie rozmawialiśmy troszeczkę przez ten czas. O piłkarzach. A kibice dzwonią? Nocne gadki. I zobacz, dzwonią kibice i jakie pytania dostajemy. I teraz... Jacek, ja w każdym programie widzę na czacie, jakie są pytania, jaka jest tematyka. Wracam, jakie są słowa najczęściej się pojawiające? Wracam do tego, co czasami się dziennikarzom zarzuca, że mielą ten temat, miażdżą, czy mielą, czy dociskają, nie mają już umiaru i tak dalej. To nie do końca jest tak, że my sobie wymyślamy pewien temat do dyskusji i my się umawiamy na jakiejś grupie na WhatsAppie, że przez najbliższe półtora miesiąca będziemy absolutnie tylko tym żyć. To nie tak, to tak nie wygląda. My też mamy rodziny, znajomych, też mamy swoje media społecznościowe, też nas ludzie o wiele blokujesz? Rzeczy pytają. Proszę? Blokujesz ludzi? Wiesz co, tylko wtedy, powiem ci co robię. Czytam. Niemal każdą wypowiedź, każdy komentarz czytam. I powiadomienie, tam gdzie jesteś oznaczony. Też, ale czasami na przykład dostaję takie prywatne wiadomości. Czytam. Nawet jak są bardzo wulgarne, bardzo, wtedy tym chętniej odpisuję. I nie wulgarnie, tylko bardzo spokojnie odpisuję. I ostrzegam, że będę blokował, bo ja nie lubię, jak ktoś naprawdę wyrzuca z siebie żółć. To jest niepotrzebne. Jak krytykuję, jak się różnię z kimś, to chętnie sobie podyskutuję. Natomiast naprawdę odpisuję tym, którzy nawet bardzo źle mi życzą, bardzo i są wyjątkowo niekulturalni. Czytam, odpisuję, czekam, aż ta osoba to przeczyta i wtedy blokuję. Dlatego, że tak trzeba, tak uważam, że trzeba rzeczywiście chwilkę z tymi osobami porozmawiać, wytłumaczyć, zastanowić się, czy nie wiem, czy w ogóle to jest, czy to ma sens, czy ich krytyka ma sens, czy nie poszła za daleko, ale jak jest bardzo wulgarnie i bardzo ostro, to nawet to czytam i nawet to gdzieś tam komentuję po swojemu. Czy się tym przejmuję? Nie wszystkim. Nie wszystkim się przejmuję. Ale, bo mówiłem o tym, że my też mamy znajomych, mamy komentarze, mamy osoby, które z nami prowadzą jakąś dyskusję i one się naprawdę tym interesują. One się naprawdę tym, ich to naprawdę zajmuje i chcą wiedzieć więcej. Z tych telefonów różnych wynika, że nasi widzowie też chcą wiedzieć więcej, chcą poznać zdanie nasze na ten temat, ale też są ciekawi, co na ten temat sądzą piłkarze. Jak się okazuje, to kilka osób pytało, tak, co na ten temat sądzą piłkarze. A pomiędzy zgrupowaniami jesteś na łączach z piłkarzami tak gdzieś dość regularnie, czy dajesz im tę wolność? Tak, jeśli coś się wydarzy takiego wyjątkowego w ich życiu, w ich karierze, w klubie, to na przykład teraz nie nękasz się SMS-ami, jak to było na tej grupie WhatsAppowej i Team Kwiatek czy Team Czesiek? Okay. Nie. Nie ma takiej potrzeby, tak jak powiedziałeś. Oni też potrzebują odpoczynku. Powracali do klubów. Dobrze, a powiedz mi, jak się pracowało na tym mundialu reportersko i w studiu, bo można to już odmieniać od takiego czasu. Lepiej, gorzej, czy tak samo jak na każdej innej dużej imprezie? Zawsze na miejscu jest inaczej. Jak jedziesz do miasta, do kraju, który organizuje taką dużą imprezę, jest inaczej. Na pewno więcej bodźców, na pewno łatwiej poczuć atmosferę, na pewno można się w niej fajnie zatopić. Ulec jej również. Z Katarem było trochę inaczej, bo znowu kandydatura tego kraju, sposób wyboru budził duże kontrowersje. Natomiast w pewnym momencie znowu trzeba to pozamykać i cieszyć się już tylko piłką. I w Katarze było to możliwe. Ta radość z piłki dużej, obecność na takiej dużej imprezie z piłkarzami, z tym wszystkim, co się z tym wiąże, to jest duża przyjemność. Pracowało się, wiesz co, normalnie. Ja pracuję w gronie w zasadzie tych samych osób.
powinieneś to pamiętać, że tak to wygląda, że to są ci sami ludzie, życzliwi, zaangażowani, pracowici, kreatywni, chętni do tego, żeby zrobić coś wyjątkowego, coś może nie do końca, czasami się nie udaje, czasami się udaje mniej, coś spektakularnego, ale coś takiego nowego dla nas, coś co nas, bo to nie jest pierwsza impreza, to nie jest pierwszy mecz, a więc gdzieś tam odrobina rutyny zawsze się wkrada. Natomiast no, szukamy takiego, tak, znowu ognia, dynamitu, czegoś, co spowoduje, że to będzie inne, nowe, świeże, fajne, wesołe, pociągające. Tak, więc ten mundial pod tym względem taki był. Mieliśmy studio na miejscu, mieliśmy dużo programów porannych, dużo anteny do zagospodarowania i myślę, że udało się to oglądać. A z czego poza reprezentacją Polski ten mundial zapamiętasz? Sportowo albo pozasportowo? Sportowo albo pozasportowo, Katar. Wiesz co, miasto jako takie, mówię o Dosze, nie urzekło mnie. To nie są moje klimaty. Nie mówię o tej części świata, ale o architekturze, o klimacie. Nie, nie bliżej mi tutaj bardziej do Europy. Znaczy nie marzysz o mundialu w Arabii Saudyjskiej do 2030 roku? Nie, wydaje mi się, że to w ogóle mało prawdopodobne, ale... Oj, wiadomo, żebyśmy się nie... Wiadomo, że ja nie będę wybierał. Nie, i daleko do tych... Mimo, że był klimat w tych fanzonach, to daleko tam do tych fanzon mieliśmy. Z czego ja będę pamiętał? Wiesz co, przychodzi mi do głowy tylko Sebastian Mila i nasze umawianie się na to, że będziemy codziennie biegać. Codziennie będziemy biegać. Skończyło się na jednym razie. Ale mówiliśmy, że codziennie, bo później musieliśmy zbierać siły i tak dalej. Sebastian jest teraz panem komentatorem. Już nie ma czasu na jakieś bieganie z tobą. Komentuje finał Mistrzostw Świata. Może właśnie z tego pożegnanego finału Dariusza Szpakowskiego. Ojejku, dzisiaj oglądałem ten filmik. Niósł się na wysoką formę, tak. Oglądałem ci ten filmik, kiedy mówił Argentyno, co ty robisz? Co ty robisz, tak, też mi to. I nie tyle to, te słowa i nie tylko ich intonacja, ale to złapanie się za głowę i potem chłonięcie tłumu, który masz w słuchawkach i który przez te słuchawki też przenika do ciebie. Kiedy czujesz dreszcze i kiedy też myślę, że w przypadku Darka tak było, bo miałem okazję obserwować go w przerwach między meczami, które komentował na Mistrzostwach Świata przed samym finałem, nie, bo wyjechaliśmy wcześniej z dużą grupą. Bardzo to przeżywał, bardzo, naprawdę. I to było wspaniałe, jak dojrzały, spełniony, sławny człowiek, który widział tyle rzeczy, w tylu miejscach był, tak bardzo czeka na mecz i tak bardzo ten mecz go cieszy, tak bardzo go przejmuje, tak bardzo go absorbuje. I dał temu wszystkiemu upust. On zresztą powiedział chyba przed tym meczem, że on chciałby się dobrze bawić. Oj, to. Bo on jest spragniony. On każdy tę zabawę mu zafundowali. Tak, on się stęsknił. Stęsknił się za takim komentowaniem meczu. Pamiętajmy naprawdę, Dariusz Szpakowski ma 72 lata. Życzyłbym sobie w tym wieku mieć tyle ognia w sobie, co on. Życzyłbym sobie mieć taki głos, jak on. Głos, który potrafi umarłego obudzić. Głos jak dzwon. Głos, który rozpozna każdy, naprawdę. Kolejne pokolenie. No, moi synowie znają głos Dariusza Szpakowskiego. I trzeba mu oddać, tak jak powiedziałeś, że dostał deser, o którym można byłoby tylko marzyć. To było coś wspaniałego, ten mecz i w tym meczu odnaleziony na nowo ze swoją pasją po 12 mundial, po tylu latach. Wow, szac. To prawda, wybiła północ. To już naprawdę nocne gadki. Dziękuję, że byłeś dzisiaj. Ja dziękuję za wszystkie pytania, za spotkanie, za możliwość rozmowy. Czy na koniec zapytam o plany najbliższe, zawodowe? No bo tak, do kadry mamy najbliższego zgrupowania kawałek, do europejskich pucharów też. Mm. Lig w TVP Sport tak naprawdę nie ma. Chwila odpoczynku?
Znaczy co tydzień jest ekstraklasa oczywiście, ale ekstraklasa też jeszcze chwileczkę jeszcze nie ma trzeba odpocząć, tak. U nas jest tak, że... Że jakieś starty triatlonowe? Treningi na razie wznowione. Dobra. Tak. A u nas jest tak, że trwa sezon piłkarski, jest ekstraklasa, jest Liga Mistrzów. Kiedy jest przerwa na reprezentację, gra reprezentacja i my też tą reprezentacją żyjemy i przy niej pracujemy. Kończą się ligi, zaczyna się duża impreza w latach parzystych, więc nie ma odpoczynku żadnego prawie, bo kończy się ta duża impreza i zaczynają się eliminacje do europejskich pucharów polskich drużyn, więc jesteśmy znowu zaangażowani. Więc ten krótki odcinek między święta i trochę stycznia, no dobra, cały styczeń, to jest ten moment, kiedy jest trochę tego mniej. Newsowo nie, ale wydarzeniowo dla osób, które zajmują się piłką głównie tak. I to jest ten moment takiego wyciszenia, ale oko w oko będzie grane cały czas, także spokojna głowa. Będziemy mieć oko na oko. Oko na oko. W oko. I na Maroko też. Całkiem niezły występ. A co u ciebie w ogóle? Bardzo dobrze. Dziękuję. Cieszę się, że wpadłeś. Jesteś, tak mi się wydaje, niedługo stuknie mi rok w meczykach, pierwszym przedstawicielem telewizji polskiej, nadawcy publicznego w tym studio, generalnie w tym naszym przybytku, ale niedługo pojawi się... Następny. Słyszałem. I to nie byle kto? I to nie byle kto. Chyba zdradziliśmy to już wczoraj. Tak zdradziliśmy. No, ja czytałem, wiem kto będzie, no więc... Czytałeś to już publicznie gdzieś, tak? No tak. I to było dla mnie zaskakujące, że już ktoś podał informację. Mogę powiedzieć czy nie? Czy ty powiesz? Czekam aż Janusz mi napisze, że nie możesz, ale nie, chyba możesz. Powiedzieliśmy to wczoraj, tak. Marek Szkolnikowski będzie, tak? Tak. Tak. W ten piątek gościem dwóch foteli. A przed Wigilią? Janusza Basałaja będzie... Uważnie? Marek Szczomlikowski, okay. Dyrektor TVP Sport. Dziękuję bardzo, to był Jacek Kurowski. Bardzo fajnie, że wpadłeś, przemiło jak zawsze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiało. Dziękujemy wam również, nasi drodzy widzowie. Wesołych świąt, jeśli można. Wesołych, tak. Zdrowych i spokojnych, po trzykroć spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia.